Dobry wieczór, tu Zakopane. Znów jest pięknie, znów jest kolorowo. Ponownie działa magia legendarnej wielkiej krokwi imienia Stanisława Marusarza. Temperatura, jak Państwo widzą w tym kotle, jest już wystarczająco wysoka, a to dopiero początek emocji. Czy Polska wygra po raz 11 zawody Pucharu Świata? Do tej pory mamy 10 zwycięstw indywidualnych i chodzi nam o pierwszą wiktorię drużynową. Wygrać i zyskać przewagę psychologiczną przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu. Trąbki, tak jak wuwuzele w RPA podczas Mistrzostw Świata. Kolorowo, barwnie, tak jak powiedziałem. A przed nami za chwilę 10 zespołów. Przed nami 10 zespołów i wśród nich oczywiście biało-czerwoni. Tę całą rywalizację rozpoczynają Kazachowie, a konkretnie Marat Szaparow. A jeżeli chodzi o biało-czerwonych, wystąpią w następującym składzie, w następującej kolejności. W tej pierwszej grupie będziemy oglądać Maćka Kota, w drugiej grupie Stefana Hule, następnie Dawid Kubacki. Kończyć to wszystko będzie Kamil Stoch. Kamil Stoch, który od wczoraj, przepraszam, udowadnia nam, że jest w wyśmienitej formie. Sebastian za chwilę będzie w formie, krótka chwila. Natomiast jak skakali? Nie dość, że znakomicie w kwalifikacjach, których Kamil Stoch był pierwszy, Kubacki czwarty, 10 Stefan Hula, 14 Maciej Kot. To dzisiaj podczas serii treningowej 129,5 metra Macieja Kota, 129 Stefana Huli, 133 Dawida Kubackiego, 137,5, 4,5 metra dalej od następnego zawodnika, Kamil Stoch. Tak, będziemy patrzeć na rywalizację polsko-norweską, bowiem tutaj, tak jak Rafał Kot w studiu wspominał, że to właśnie między tymi nacjami, między nami, Norwegami, będzie toczyła się tutaj bitwa o zwycięstwo i gorąco wierzymy w to, że w takiej formie są Kubacki, Stoch, Kot i Hula, że w końcu zdetronizujemy Norwegów, którzy wygrali 6 ostatnich konkursów drużynowych, a więc tych 5 pucharowych i jeden konkurs na Mistrzostwach Świata w lotach. Brązowy medal ostatnio zdobyliśmy podczas lotu w Oberstdorfie, Mistrzostw Świata. Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch. Wiemy, że mamy jedną zmianę, powrócił Maciej Kot. No i zobaczymy, jak się to wszystko sprawdzi. Wygląda na to, że już w tej chwili zaczęło się wielkie tasowanie zawodników i przygotowanie do występu na Igrzyskach Olimpijskich, zarówno w drużynie, jak i w konkursach indywidualnych. A za moment Roman Siergiewicz-Trofimow, na razie Czesi i Wiktor Polaszek, 122 metry. Kilka słów na temat warunków, w jakich skaczą zawodnicy. Ten wiatr wiejący z tyłu skoczni, cały czas wieje z tyłu skoczni, ale nie jest tak mocny jak wczoraj podczas kwalifikacji, kiedy przekraczał metr na sekundę. Dzisiaj to około 0,3–0,4 metra na sekundę, jak teraz podczas skoku Romana Siergiewicza-Trofimowa. Będzie miał dodanych 5,9 punktu Rosjanin za skok na odległość 106,5 metra. Jak mówił Apoloniusz Steiner, te wiatry z tyłu są dzisiaj pomocne Polakom. Bardzo dobrze skaczą, znają tę skocznię, oddali po 11 skoków. Na razie nikt nie skoczył 140 metrów, jeśli chodzi o naszych zawodników. 141 wczoraj, rewelacyjny 19-letni Norweg, nowa twarz Mariusz Lindvik. Dzisiaj 132,5 metra, piąta lokata, a więc wielki talent się pojawił znowu w ekipie. Bez Tandego skaczą Norwegowie, ale mają świetne zastępstwo. Andreas Schuller, pierwszy z reprezentantów Szwajcarii, wczoraj 36. miejsce w kwalifikacjach. Kilka słów może na temat wórku tej zmodernizowanej wielkiej krokwi, na której rywalizują zawodnicy. Dwukrotny etap modernizacji. Dwa lata temu, jak gdyby rozpoczęto, przebudowano najpierw tory najazdowe, próg troszeczkę skrócony, no a ta ostatnia modernizacja dotyczyła ze skoku podniesiona, nieco bula, no i tutaj zdecydowanie dłuższe skoki są możliwe. Jak długie? Podczas zawodów fiskapowych zawodnicy skakali tutaj po 140 metrów. To o tym mówiliśmy również wczoraj podczas kwalifikacji, a my liczymy, że dzisiaj podczas zawodów pucharowych, podczas starcia tych najlepszych, będziemy oglądać te ponad 140-metrowe skoki. Schuller 120 metrów, na razie prowadzą Czesi. 109,9 nota, o 4,4 punkty przegrają Szwajcarów i 29,3 reprezentację Rosji. Ryoyu Kobayashi, pierwszy z Japończyków. Okolice punktu konstrukcyjnego, ta pierwsza czerwona linia to 125 metr. Wielkość skoczni 140 metrów. 125 metrów skoczył Ryoyu Kobayashi, w siódmy wczoraj w kwalifikacjach. On otwiera, natomiast kończyć będzie jego brat Junshiro Kobayashi, który w kwalifikacjach był 21. A więc tak to zostało troszeczkę u Japończyków odwrócone. 5 medali Mistrzostw Świata i Igrzyska Olimpijskie wygrali w Nagano w 98 roku. Wtedy skakali Saito, Harada, Okabe, Funaki. Japonia w tej chwili na pierwszym miejscu, o 7,2 punktu przed Czechami.
Miał kiedyś wielkich zawodników, których wspomniałem, ale teraz właściwie gwiazdą jest Kasai i rozpoczyna po Kobayashim. Žiga Jela, Słoweńcy, tak rewelacyjnie startujący w lotach, nie spisują się już tutaj dobrze ani podczas treningów, ani w trakcie serii trudnej dzisiaj. Zobaczymy, jak ten skok. Nareszcie dobra próba powyżej 125 metrów. Žigi Jelar. Žiga Jelar, 19 w Oberstdorfie, indywidualnie 21 w Bischofshofen, 37 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, 125,5 metra. Będziemy oglądali Žigę Jelara, potem będziemy podziwiali Angela Niszka w drugiej grupie, Słoweńcy. Także to przecież nacja, która dziewięciokrotnie wygrywała w zawodach Pucharu Świata w konkursach drużynowych, po raz ostatni w Oslo w 2016 roku w lutym. A w Zakopanem to było 80 punktów będzie miał dodany. Tak, będzie drugi. W Zakopanem ostatnie podium, trzecie miejsce Słoweńców w zeszłym roku, 21 stycznia. Manuel Fettner. On już bywał w drużynie, która wygrywała i zdobywała punkty w Pucharze Świata. Austriacy 28-krotnie wygrywali Puchar Świata drużynowo, ostatnio w Oslo w 2017 roku. Ale wtedy mieli same gwiazdy, samych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich. Zadowolony Manuel Fettner, skok powyżej 125 metrów, 127,5, a więc to na razie najdłuższa odległość, jaką oglądaliśmy, i Austriacy będą na pierwszym miejscu w tym momencie, ale przecież przed nami za moment Maciej Kot, potem Markus Eisenbichler i kończyć pierwszą grupę będzie Anders Schwanemel. Maciej Kot, 129,5 metra dzisiaj w serii treningowej, wczoraj podobnie bardzo dobry skok na odległość 129 metrów, a więc już zaczyna się stabilizacja formy, o czym mówił. Wystarczą czasami 2-3 dobre skoki na treningu, powraca automatyzm, powraca przekonanie, że jest dobrze i zaczyna pracować głowa. Właściwie odcina się myślenie i wszystko staje się prostsze, łatwiejsze. Kiedy skacze się na luzie, tak jak Kamil Stoch, to wtedy to wszystko wygląda zdecydowanie lepiej. To znowu jakiś boczny wiatr. Ależ pięknie. Brawo! Brawo, brawo, brawo. Kapitalne otwarcie Maćka Kota. Na taki skok właśnie w jego wykonaniu czekaliśmy. 133 metry. Mocne uderzenie na dzień dobry. Wczoraj 129, ale teraz w konkursie drużynowym on potrzebuje tych pozytywnych emocji, tych pozytywnych impulsów, które spowodują, że uwierzy, że znowu może, i będziemy oglądać takiego Maćka, jakiego podziwialiśmy, kiedy wskakiwał na podium pucharowych zawodów. Piotr Żyła niestety nie spisywał się nadzwyczajnie ani podczas treningów, ani podczas kwalifikacji, gdzie osiągnął tylko 123,5 metra, a więc dzisiaj ten skok i przekonanie Hornkachera, dobrze zrobiłem, że postawiłem na Maćka, ma dodane 3,1 punktu i 132,5 nota łączna i mamy nad Austrią 10,8 przewagi Niemcy, Markus Eisenbichler. Patrzymy na Niemców, patrzymy na Markusa Eisenbichlera. Dzisiaj bardzo dobry skok w serii trudnej. Wczoraj drugi w kwalifikacjach. 136,5 metra jest w stanie skoczyć daleko, ale w pierwszej serii skacze stosunkowo blisko. Sam kręcił przecząco. Tak, sam pokręcił przecząco głową. Zdał sobie sprawę z błędu, jaki popełnił podczas tej próby. Odległość 130,5 metra. Dodanych tylko 1,4 punktu. A więc wiatr zupełnie Eisenbichlerowi nie przeszkadza. Mają słaby punkt Stefana Laje, który będzie skakał w następnej grupie razem ze Stefanem Kulą, Gregorem Schlierencauerem, Johannem Andre Forfangiem, ale później obudził się Bellinger. Kwestia okazała się nowych butów, które wczoraj testował. Nieudana. Skakał tylko 116,5, a dzisiaj w serii próbnej już 132,5. I czekamy teraz na występ Andersa Fanemela. Przypominam, bez Tandego. A tymczasem Niemcy na drugim miejscu ze stratą 7,2 punktów do prowadzących Polaków. Ważny skok Norwega. Fanemel miał pewne miejsce w drużynie, stracił je podczas lotów. Nie zakwalifikował się do czwórki, która występowała i zdobyła mistrzostwo świata w lotach, a przecież to jest były rekordzista świata w lotach, 251,5 metra Vikersund. 132,5 metra będzie bardzo blisko Anders Fanemel Maćka Kota, bowiem będzie miał dodanych 6,5 punktu za wiatr. Pół metra na sekundę z tyłu skoczni, noty po 18 punktów. Czy Polacy po tej pierwszej grupie pozostaną na pierwszym miejscu, czy też może wyprzedzą nas Norwegowie?
Szwajcarowie i Norwegowie o 2 punkty wyprzedzają biało-czerwonych. To pokazuje, jak świetnie skoczył Anders van Emmel. Chyba zdecydowały punkty za wiatr. Miał 0,5 metra z tyłu, 6,5 punktu dostał, dużo. A więc po pierwszej grupie, za moment zobaczymy klasyfikację, prowadzą Norwegowie, na drugim miejscu Polacy, na miejscu trzecim reprezentacja Niemiec, dalej na czwartym Austria, Japonia, Słowenia. Słoweńcy sporo stracili, 18,2, Austriacy 12,8, 17,4, Japończycy, a zatem coraz bardziej wygląda na to, że ta gra powinna się toczyć tak, jak zakładaliśmy, między Norwegami i Polakami. Druga grupa, w której zobaczymy z faworytów Daiki Ito, Andrze Semenicia, Gregora Schlierenzauera, Stefana Kule, Stefana Laje i Johanna Johanna Forfanga. Pojedynek Stefan Kula, Johan Andre Forfang. Skaczą porównywalnie. Te poziomy są bardzo zbliżone, a tutaj myślę, detale będą decydowały o tym, kto, która z tych nacji, czy Polska, czy Norwegia, w Zakopanem stanie na najwyższym stopniu podium. Kajrat Piekienow na naszych ekranach, a więc Sabir Jan Muminow, za moment skok reprezentanta Kazachstanu. To też, o ironio losu, Kazachowie przyjechali w sile 4 zawodników tutaj i 4 zawodników nie zakwalifikowało się do konkursu indywidualnego, a przecież tylko 7 odpadało. No ale widać po tym skoku, ile im brakuje do tego, żeby być przynajmniej w 50 najlepszy. Jutro konkurs, który powinien budzić gigantyczne emocje, gigantyczne zainteresowanie. Kamil Stoch kontra Richard Freitag, kontra Mariusz Lindvik, ten młodziutki 20-latek niespełna z Norwegii, Forfang, Stiernen, Kraft. Jest tych, którzy mogą i będą gonić Kamila Stocha, ale dogonić naszego dwukrotnego mistrza olimpijskiego może być trudno. Jest w fantastycznej formie i przed Willingen, przed Pjongczangiem wygląda to naprawdę na razie imponująco. Ja bym nie omieszkał powiedzieć, że dla rywali to jest mission impossible dogonić tutaj Kamila, bowiem patrząc na wszystkie skoki treningowe, Wojtek Sztursa teraz, zawracając do tej myśli, przecież patrząc na skoki treningowe wczoraj, kwalifikacje, dzisiaj skok próbny przed konkursem drużynowym, to w tych czterech skokach 3 razy najlepszy był Kamil Stoch. I raz przegrał tylko z Richardem Freitagiem podczas drugiego treningu wczoraj. 114,5 metra. To odległość Sztursa. Oni się podzielili. Trener Richard Schaller został ze Sztursą i Kołdelką, a pozostali będą ćwiczyć z Irołtkiem. To świadczy o koszmarnym kryzysie naszych sąsiadów Czechów. No nie ma Jakuba Jandy, który był takim spoiwem, może nawet nie chodzi o wyniki sportowe, ale o charakter, duch, o charyzmę, duch, o ducha tej drużyny, który spajał to wszystko. Kuba był takim zdecydowanym tym liderem, teraz go nie ma, no i to się troszeczkę posypało. Ilmir Hazettinow, reprezentant Rosji. Patrzymy na warunki, 0,5 metra na sekundę z tyłu skoczy. Automatycznie odbija się to na odległości reprezentanta Rosji. A przecież Rosjanie w historii mają dobre miejsca w konkursach drużynowych, w zawodach Pucharu Świata. Byli czwarci w 2005 roku w Willingen 8 stycznia, na 5 miejscu w 2002 w Sapporo, no, ale to odległe czasy. Mieli mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, zwycięzców w turnieju 4 skoczni, ale tak dawno, że jeżeli powiemy Państwu takie nazwiska jak Białousow, Kamniew, to niewiele będzie wszystkim kibicom mówić, ale tak było. Hazettinow po tej chwili 32 punkty za Czechami, reprezentacja Rosji. Kilian Pajer. Liczą tu przede wszystkim oczywiście na swojego lidera, Simona Amana, ale on zaczął kombinować znowu z butami. Skacze słabo. Tak, Kilian Pajer w tym sezonie ma na swoim koncie punkty zdobyte w zawodach indywidualnie, w zawodach Pucharu Świata, a był 28, ale to wszystko miejsca w trzeciej dziesiątce, 45 w klasyfikacji generalnej, teraz 118 metrów Kiliana Pajera, a więc no, nie zachwycił. Wczoraj 41 miejsce podczas kwalifikacji, 121 metrów. A jak z warunkami było podczas jego skoku? Dodanych 5,4 punktu, no to od sędziów po 17. A za chwilę Daiki Ito. Znamy go od lat, nawet już przeszło chyba kilkunastu. Wygrane 4 Puchary Świata w swojej karierze, 3 w jednym sezonie. Wielki zawodnik, ale ostatnio w słabszej formie. Został wycofany z ekipy przed
Jużbin Kagiłem wrócił dopiero teraz, nie było go podczas lotów, a przecież potrafi świetnie latać. No i teraz ten skok pokazuje, że nie ma formy, której oczekiwaliby na pewno Japończycy na Igrzyskach Olimpijskich. Ale on ma złoty medal Mistrzostw Świata, choćby w konkursie drużynowym z Predatce z 2013 roku, w konkursie na normalnej skoczni. To resztki tej złotej ery Japończyków w skokach narciarskich, kiedy dominowali i drużynowo, i indywidualnie, albo przegrywali pechowo przez charadę Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer. Oni są mocni również w mixtach, nawet w tym konkursie drużynowym, gdzie dwóch skoczków i dwie kobiety skaczą. Mają przecież Sanę Takanashi, niezwykle mocną, znakomitą gwiazdę. Malutkę, gwiazdeczkę taką, która... Gwiazdeczkę, gwiazda, pewnie. Sportowo gwiazda. Nie, absolutnie, tylko gwiazdeczka, bo taka drobniutka, mizerna. A, natomiast absolutny dynamit w nogach i kapitalne odległości. Andrzej Semenić. Słoweniec w znakomitych warunkach, najwyższy w teamie słoweńskim, wysoko w tej chwili, no i dobrze, przynajmniej na tyle, by pokonać rywali. Japończycy nad Szwajcarami 26 punktów, nad Czechami 27,1. Tutaj wprawdzie otrzyma niskie noty za to złe lądowanie i Goran Janus nie może być zadowolony z tego skoku. Tym bardziej, że chyba będą przegrywać z Japończykami Słoweńcy w tym momencie. 235,3. O 7,3 punkty. Tak. Na drugim miejscu Słoweńcy w tej chwili, a za moment drugi z Austriaków. W pierwszej grupie Manuel Fettner 127,5. Co dołoży do tego Gregor Schlierenzauer? Wyobraź sobie go w formie z 2008 do 2012 roku, kiedy pięciokrotnie wygrał zawody w Zakopanem. Jest liderem tej klasyfikacji w ilości największej liczby zwycięstw. Po cztery mają Adam Małysz, Kamil Stok, który jutro będzie starał się zaatakować pozycję Austriaka. Ale wiele tytułów w drużynie właśnie Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostw Świata ma Schlierenzauer. Ale to jest zupełnie inny Gregor Schlierenzauer, inny mentalnie. On przeszedł sporą przemianę. Bardzo spokojny w tej chwili. 121,5 metra odległość, jaką uzyskuje reprezentant Austrii. Będzie miał dodanych 7,3 punktu za wiatr. Przypomnijmy, cały czas 17 platforma startowa. Mówisz, że jest spokojny. On rzeczywiście bez tej odrobiny szaleństwa, którą miał, bijąc kolejne rekordy skoczni i tej pasji, jaką w nim było widać, nie jest w stanie się odnaleźć. O 0,6 punktu przegrywają Austriacy z Japończykami, a przecież po pierwszej grupie Austriacy byli na czwartym miejscu. I Stefan Hula, 129 metrów dzisiaj w serii próbnej, wczoraj na miejscu 10, także bardzo dobra odległość, 131,5 metra. Znakomicie spisuje się w ostatnim czasie. Był w drużynie, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach i teraz leci! Ależ poleciał ten piękny palec wskazujący, który mówi o tym, tak, nareszcie zrobiłem to, co do mnie należało. Pięknie. Maciek Kot zaczął znakomicie, 133 metry, a teraz 136 metrów. Stefan Hula. Ale rzucił wyzwanie w tej chwili Johanowi Andre Forfangowi. Stefan Hula, piękny lot, jak potwierdza tą swoją kapitalną dyspozycję, ten znakomite czucie w tej chwili, jakie złapał Stefan Hula. Mówił o tym Stefan Horngacher, że pojawił się u niego ten automatyzm na tym wysokim poziomie, który się utrzymuje. Proszę zobaczyć, Grzegorz Sobczyk, Stefan Horngacher tak cieszą się i cieszy się również sam Stefan Hula. Na pierwszym miejscu w tej chwili jesteśmy o 39,3 punktu przed Japonią, o 39,9 przed Austrią. I teraz dwie ważne próby. Stefan Laje, słabszy punkt, tak było na poprzednich Mistrzostwach Świata w Lahti, tak było także w Oberstdorfie w lotach, a więc... Zobaczymy, czy potwierdzi to, że jest takim piątym kołem u wozu, czy też pełnoprawnym zawodnikiem tej grupy, która, no niestety, ten skok był słabiutki. Myślę, okolice 127 metra, 130 metra. Ale 6 metrów bliżej od Stefana. Tam wylądował Stefan Laje. Ale to dla nas niezwykle istotny będzie skok, który za chwilkę Johan, bo to spowoduje sytuację, Sebastian, że właściwie zacznie się rywalizacja dwóch zespołów. Tak, po pojedynku Kota z Fanemelem, po
świetnej próbie Stefana Huli. Czekamy na odpowiedź Johana Andre Horfanga, a w tej chwili mamy 21,1 punktu przewagi nad Niemcami. 39,3 nad Japonią. No i popatrzmy, Johan Andre Forfang wczoraj 128,5 metra, ósme miejsce podczas kwalifikacji. Dzisiaj także nieźle podczas serii próbnej. 136 metrów Stefana Huli. Rzuciliśmy im poważne wyzwanie. 139 musiałby skoczyć Johan Andre Forfang, by mogli nas dogonić Norwegowie, a on ląduje dużo, dużo bliżej. To już jest pewne i jasne. Będziemy na prowadzeniu po drugiej grupie. Ale skok był niezły. Traciliśmy dwa punkty do nich po pierwszej grupie. W tej chwili 133,5 metra Forfanga. Dodanych będzie miał zawiad zaledwie 0,3 punktu. Noty od sędziów wysokie po 18,5. Jedna dziewiętnastka. Dziewiętnastka od sędziego, który tutaj jest pewną niespodzianką. Moon Young-zona z Korei Południowej. Więc pewnie ćwiczy przed igrzyskami w Pjongczangu on także. O 9 punktów wyprzedzamy Norwegię w tej chwili po dwóch skokach. Pięknie budujemy przewagę w tej chwili. 6 zwycięstw z rzędu Norwegów w zawodach drużynowych Pucharu Świata. Tak. I u nas dość. Tutaj króluje kto inny. Pięknie to wygląda. Polska, Norwegia, Niemcy, Japonia, Austria, Słowenia, Szwajcaria i ostatnim miejscu dającym prawo startu w drugiej serii są Czesi. Na razie poza serią finałową Rosjanie i Kazachowie. A za chwilę trzecia grupa. I tu będziemy mieli Kasajego, Zajca ze Słowenii, Heibeka, Kubackiego, Wellingera, który się ocknął, zdjął te buty do testowania i w swoich normalnych starych rasach skoczył 132,5 metra. No i rewelacje Mariusza Lindwika, który skakał 141 metrów podczas treningów najdalej z wszystkich uczestników tego Pucharu Świata. Ale było to z wysokiej belki, trudno porównywać te rezultaty. A zacznie czystry Konstantin Sokolenko, Dawid Kubacki, Mariusz Lindwik. Ten pojedynek będzie nas pasjonował. Jeżeli popatrzymy na kwalifikacje, 137 Kubackiego, 138,5 Mariusza Lindwika. Skaczą na porównywalnym poziomie, ale przypomnijmy, 9 punktów przewagi mamy po dwóch grupach nad Norwegami. A jeżeli spojrzymy na skoki treningowe, 133 Kubacki, 132 Lindwik. Wszystko przemawia zawodnie. 35 metrów musiałby skoczyć w tej chwili Sokolenko z Kazachstanu. Ale on biedaczyna ląduje w połowie buli. Kazachowie. 104 metry. Najlepszy start Kazachów w ostatnich kilkunastu latach w konkursach drużynowych to Winningen i 2007 rok. Kiedy zajęli szóste miejsce. Raczej Kazachowie zakończą start w dzisiejszym konkursie na pierwszej serii. Konstantin Sokolenko 104 metry. I za chwilę Roman Kołdelka. Z kolei Adam Małysz wczoraj mi powiedział, kiedy obserwowaliśmy Apollon Steiner kwalifikacje, że Roman Kołdelka zmienił kask. To jest powodem jego perturbacji. Inna pozycja, inaczej ustawiona głowa, powiedział. Nie potrafi się już tak wyłożyć na narty jak poprzednio, chociaż to próbował zrobić. Jest znerwicowany cały. No i zobaczymy, czy ta współpraca, on pozostał z Szalertem razem ze Szturcą, przyniesie jakiś efekt. A to przecież skoczek, który w swojej karierze był siódmy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tym sezonie wygrywał Puchary Świata. Tak, strasznie się męczy. Strasznie się męczy Roman Kołdelka. Ma na swoim koncie przecież 11 miejsc na podium w zawodach Pucharu Świata. Pamiętasz w Libercu na Mistrzostwach Świata 2009 roku? On był wysoko po pierwszej serii w normalnym konkursie. No, ale nie wytrzymał drugiej próby, tak jak nie wytrzymał. Tak, i na dziewiątym miejscu wtedy zakończył. Rosjanin Dmitrij Wasiliew, który w Pradze lato w 2006 roku, zobaczymy go w czwartej grupie, prowadził po pierwszej serii i skończył na dziesiątym miejscu. Maksim Oczki miał być rewelacją w Soczi, był, ale odniósł kontuzję podczas pierwszego konkursu i w drugim już nie startował. Ale
jest to 14 metrów. To duży talent. Kontuzja przedłużyła się, leczenie. Późno wrócił do rywalizacji. I skacze dużo słabiej niż wtedy, kiedy 4 lata temu pojawił się, skakał w zawodach Pucharu Świata. Od razu po wyjściu z progu został za nartami. Nie nakrył nart, nie przeszedł do pozycji lotnej. No i oczywiście wtedy opór powietrza powoduje, że te odległości są słabiuteńkie. Zobaczymy. Gregor Deschwanden. 114 metrów wczoraj w kwalifikacjach. Szwajcarzy. 120 metrów zaczął Andreas Schuller, 118 Kilian Payer. Musi dołożyć troszeczkę teraz Gregor Deschwanden, bo po drugiej grupie Szwajcarzy zajmują 7 miejsce. A i wydaje mi się, że tuż przed punktem konstrukcyjnym, a więc przed 125 metrem wylądował Gregor Deschwanden. Dokładnie 122 metry. Reprezentanta Szwajcarii. Gregor Deschwanden w tym skoku 122 metry dla reprezentacji Szwajcarii. 122 metry, Szwajcara słabiutko. Jeszcze lądowanie na dwie nogi, no te muszą być niskie, po 16, 16,5, chociaż zdarzyły się także 17, 50,5 od sędziów, 3,7 dodane za wiatr i za chwilę Noriaki Kasai. On był tym, który ciągnął Japończyków prawie za uszy, cały zespół do sukcesu w 2007 roku w Sapporo, później w Libercu brązowe medale Japończyków. Oczywiście w ich historii mieli zdecydowanie większe dokonania, ale Kasai był tym, który niezależnie od wieku starał się pomóc drużynie. Nie oglądaliśmy go dzisiaj, jak pamiętamy, w serii próbnej. Postanowił odpuścić ten element rywalizacji. 125 metrów w tej chwili najstarszego w gronie rywalizujących zawodników. Cieszący się ogromnym szacunkiem rywali Noriaki Kasai, również absolutny lider swojego zespołu, ale nie ma formy, to widać było po locie, mało aktywny w powietrzu. No, Japończycy po drugiej grupie byli na czwartym miejscu. Teraz prowadzą ze Szwajcarami 32,7. Timi Zajc za moment ze Słowenii, a przeszedł wszystkie sportowe drogi, jakie trzeba dla młodego zawodnika wyznaczać. Był mistrzem młodzików, mistrzem juniorów, mistrzem seniorów w tym sezonie. I najmłodszy uczestnik dzisiejszego konkursu. No i ładny skok. Chociaż bez tej takiej słoweńskiej fantazji, jaką prezentowali Domen i Peter Preuss. Ale 12 miejsce wczoraj w kwalifikacjach, 131,5 metra, teraz 130 metrów. Jest pierwszym skoczkiem, ile się nie mylę, który w tej trzeciej grupie osiąga 130 metr. Warunki 0,3 metra na sekundę, wiatr wiejący z tyłu skocznia, więc jest na razie tak, jak bardzo chcą zawodnicy, więc są sprawiedliwe warunki. No, uratował od palpitacji trenera Gorana Janusa. 111,5 metra miał podczas serii treningowej, teraz 130 w konkursowej. To jest zasadnicza różnica. Michael Heibeck. Nie najlepiej spisywał się podczas kwalifikacji. Austriak, 125 metrów. Lepszymi od niego byli Clemens Aigner czy Ulrich Wolgenand. Zdecydował się Heinz Kutin w konkursie drużynowym postawić na doświadczenie Michaela Heibecka. Nie do końca wszyscy potrafią spasować się z wielką krocją. Ten skrócony próg powoduje olbrzymie problemy u niektórych skoczków, do czego otwarcie się przyznają. 125 metrów w tej chwili Heibecka. 125 metrów, 120 metrów. Ale skocznia stała się bardziej przyjazna według wielu opinii zawodników. Rzeczywiście niektórzy nie potrafią sobie poradzić, ale to jest jakby ich problem techniki skoku, a nie skoczni. Heibecka. No a za moment Dawid Kubacki. Niewielkie różnice, 2,8, 2,9 straty. Słowenia prowadzi przed Japonią i Austrią. I Dawid Kubacki. 137 w kwalifikacjach, czwarte miejsce, 136,5 podczas treningu. Dwa znakomite skoki. No i teraz prowadzimy, przypominam, 9 punktami nad Dawid w powietrzu. Będzie daleko? Nie. No,
Przed 130 metrem wylądował Dawid Kubacki. Natychmiast patrzę na warunki. 12 setnych na sekundę. Wiatr z tyłu skoczni 16 w tej chwili, a więc będzie miał dodanych Dawid 2,1 punktu. 128,5 metra. No tym jest 1,19, ale ona nie będzie brana pod uwagę. Podobnie jak ocena 17,5, a więc dwa razy po 18. Jedna nota 18,5 punktowa, więc 54,5 punktu. To ocena sędziów. Oczywiście będziemy w tej chwili na pierwszym miejscu. 128,5. Jaka będzie odpowiedź Mariusza Lindvika? Ale zanim poznamy odpowiedź reprezentanta Norwegii, jeszcze Andreas Wellinger. No i przypominamy, wczoraj męczył się niemiłosiernie. 115, 115,5, 116,5. Tyle uzyskał w kwalifikacjach. Dalekie miejsce 34. I teraz już wrócił do swoich normalnych butów i do wielkiego skakania. Automatycznie przekłada się to na odległość. Bardzo dobry skok Andreasa Wellingera. 134 metry. 3,4 punktu dodatkowo. Także wysokie noty od sędziów. Po 18,5 punktu dla reprezentanta Niemiec, a więc będą tutaj pieli się po tej trzeciej grupie w drabince tych nacji podczas tej pierwszej serii nasi zachodni sąsiedzi. Też się zastanawialiśmy, Andreas Wellinger dalej skakał, Konstantin Schmidt, Karl Geiger. Ale musi mieć zaufanie do takiego zawodnika, który staje tyle razy na podium. Sporo odrobili. 8,9 tracimy i za chwilę. Proszę popatrzeć, to jest rewelacja, przynajmniej na razie. Lindvik, Mariusz Lindvik z Norwegii. Do tej pory wielkie sukcesy, zwycięstwo między innymi w turnieju kontynentalnym Ligi Neustadt, ale wczoraj 138,5 w kwalifikacjach, 141 na treningu. Już tak dobrze nie było. Teraz tak dobrze nie było. Głowa zaczyna, jednak myśli. Ale ciut gorsze warunki, 129,5 metra Mariusza Lindvika. To jest metr dalej niż Dawid Kubacki. 5,4 punktu dodatkowo. Będący na trzecim stanowisku sędzia koreański Moon Yong-seon, bardzo hojny, 19 punktów dał za ten skok. Dwóch sędziów po 17,5. Będą na drugim miejscu Norwegowie w tej chwili o 4,4 punktu za biało-czerwonymi, a więc po trzeciej grupie odrobili około 4,5 punktu, a więc połowę tego dystansu, jaki ich dzielił do nas, co nie zmienia faktu, że biało-czerwoni w dalszym ciągu na pierwszym miejscu. Dalej Norwegia, Niemcy, Słowenia, Japonia, Austria, Szwajcaria i Czesi. To jest czołowa ósemka. Zagęściło się niewątpliwie. Tracimy, Norwegowie tracą do nas 4,4 punktu, Niemcy 8,9. Reszta się nie liczy, Słowenia ma już 43,9 punktu. To jest różnica, którą jednym skokiem można zniwelować. Ale Słoweńcy awansowali po tej trzeciej grupie z 6 na 4 miejsce. To wszystko po tym bardzo dobrym skoku Timiego Zajca na odległość 130 metrów. No i czwarta grupa, w której pojedynek Stiernen, Kamil Stoch, a oczywiście jeszcze Richard Freitag, który wrócił do formy, bardzo dobrze skacze dzisiaj w serii próbnej. 137,5 metra w tej grupie Kamil Stoch, 133,5 metra Richard Freitag, poniżej 130 Stefan Kraft i poniżej 130, 127 metrów Andrzej Stiernen. Zmiana belki startowej, w tej chwili platforma numer 16. Długość najazdu 86 metrów, 86 centymetrów. Tak ładnie się to wszystko ułożyło. Bo tutaj nie mamy wątpliwości. W starciu Kamil Stoch kontra Andreas Stiernen. Zdecydowanym faworytem jest Kamil Stoch. Pytanie, jak bardzo po tej pierwszej serii odskoczymy Norwegom. Tymczasem rozpoczyna Aleksej Korolev. Jest to ostatni skok Kazachów w dzisiejszym konkursie, a bowiem zakończą swój udział na pierwszej serii. 91,5 metra zaledwie Aleksieja Korolewa. I tym samym reprezentacja Kazachstanu zakończyła swoje starty dzisiaj. I w ogóle w Zakopane, bowiem żaden ze skoczków z Kazachstanu do konkursu indywidualnego się nie zakwalifikował. Zbudowali skocznie, zbudowali szereg obiektów. No i tylko jest jeden problem, nie mają skoczków, nie mają trenerów. Trenerów można jeszcze kupić, ale skoczków wychować jest zdecydowanie trudno.
Czesny Koziszek. Na 8. miejscu Czesi po 3 grupach. Dalej ich przewaga nad Rosjanami. Myślę, bezpieczna, także będziemy oglądać Czechów w drugiej serii konkursowej. No, chyba, że Dima Wasiliew odrobi daleko, a tutaj ten skok był słabiutki. Koziszek skoczył tylko 119,5 metra. No tak, tylko przewaga Czechów po 3 grupach nad Rosjanami naprawdę była ogromna, więc tutaj raczej nie ma szans Dima Wasiliew. Tak, w mojej ocenie zupełnie nie ma szans. Tak. Odrobić. O tak trochę, żeby państwa zainteresować. 119,5 Czesmira Koziszka. Na pierwszym miejscu w tej chwili oczywiście Czesi. Jest ten twardziel, który zaliczył najdłuższą odległość w lotach narciarskich, 254,5 metra i zaliczył plecy. Przepraszam, takie sportowe określenie. Ten, który w 2006 roku podczas Igrzysk Turyńskich w Pradze Lato był pierwszy na normalnej skoczni po pierwszej serii, skończył na 10. miejscu. Jak siądzie jako dziadek Dima i będzie tak opowiadał wnukom, to będzie ładna narracja, historia. Był, dużo widział, dużo zwiedził, sporo przeżył sportowego również. No tak, spóźniony skok. 104,5 metra. 104,5 metra i tym samym także, podobnie jak i reprezentacja Kazachstanu, również Rosjanie żegnają się z dzisiejszym konkursem. Za moment Simon Amann. Potem Junjiro Kobayashi, Peter Pelc, Stefan Kraft, Kamil Stoch, Richard Freitag i kończyć wszystko będzie Andreas Stjernen. Pamiętają państwo niedawno w Kulm Bad Mitterndorf 3. miejsce Amana po dłuższej przerwie, prawie 3-letniej. Ale no, kombinuje cały czas, szuka swojej szansy, tak jak było to z wiązaniami Vancouver. Zaczął zdecydowanie bliżej skakać. Tak. Proszę zwrócić uwagę, te czarne buty. Wczoraj przyglądałem się, jak to wygląda. Zupełnie wyglądają jak wkładki do butów narciarskich z karbonu. Chował je, chociaż wszyscy przyszli, robili zdjęcia, żeby zorientować się, na czym ten nowy patent ma polegać. Robi też takie buty właściciele Lana Slatnar. Próbował Domen Preutz, nie udało się i wycofali się z tego. Bez telemarku, stąd też niskie noty od sędziów. Simon Amann, wszystko można schować, próbować ukryć, no ale butów raczej nie da się schować, także to raczej wszyscy tutaj dokładnie będą widzieli. Czarne, karbonowe buty. Ponoć kilka lat trwała produkcja i prace nad tymi butami, ale na razie nie przynosi to żadnego efektu. I Junjiro Kobayashi. Największy walor, nie odkształcają się tak szybko jak buty, te, których skaczą skoczkowie. A przede wszystkim są dużo lżejsze. Junjiro Kobayashi. Dobry skok Japończyka. Japończycy na 5. miejscu po 3. grupie pierwszej serii. Noriaki Kasai 125 metrów. Teraz 3 metry dalej jego kolega z drużyny. Tomoharu Yokokawa. Surowe spojrzenie. Od już prawie 8 lat jest trenerem. Mieli czas nieustannych zmian, jeśli chodzi o szkoleniowców. Japończycy obejmują prowadzenie o 36,1 punktów nad Szwajcarami. A teraz Peter Preutz, później Stefan Kraft, Kamil Stoch, Richard Freitag, Anders Stjernen. Peter Preutz, Słoweńcy. 4. miejsce, Timi Zajc, 130 metrów. To był dobry skok młodziutkiego zawodnika. 126,5 potrzebuje w tym momencie reprezentant Słowenii, Peter Preutz, by wyprzedzić Japonię. Jest w stanie osiągnąć Peter Preutz taką odległość. Zawsze płatnie położony. Brawo. I to jest dobry skok Petera Preutza. Świetnie. To może być najdłuższy na razie skok. 133,5 metra. A więc jeżeli chodzi o tę grupę, to jest oczywiście najdłuższy skok. A wcześniej miał 132, Fanemel 133, Maciej Kot 136, Stefan Kula.
a więc 133,5. Igor Anianus. Pamiętasz, Łotku, te dyskusje, kiedy stało się obok obozów słoweńskich, kiedy spierali się, kiedy dyskutowali bardzo głośno. No, gotowało się w tym słoweńskim kociołku. W tej chwili Słowenia o 11,9 punktu przed Japonią. Szwajcarzy na trzecim miejscu, no ale oni już 48 punktów tracą do prowadzących Słoweńców. I rewelacja poprzedniego sezonu, zwycięzca w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata, dwukrotny mistrz świata, Stefan Kraft. Ale bez formy. Austriacy w ogóle stracili na znaczeniu w skokach, a przecież to była potęga. Ich drużyna składała się z samych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich. Schlierenzauer, Leutzel, Morgenstern, Kofler czy Koch. Ale nie składają broni Austriacy. 132,5 metra. To jest bardzo dobry skok Stefana Krafta. Oni po trzeciej grupie byli na szóstym miejscu. Jak dobry, przekonamy się za chwilę, bo w pierwszej serii 137,5 metra skoczył Kamil Stoch. No i on nam dał to wysokie prowadzenie. Troszeczkę w tej chwili zgubiliśmy punktów. Pora na to, żeby odrobić. Kamil Stoch za moment na belce startowej i za moment zafaluje tutaj w biało-czerwono Wielka Krokiew i poniesie, gorąco w to wierzymy, Kamila Stocha daleko, daleko na tym nowym obiekcie. Szykuje wielką formę, jest już w wielkiej formie, ale jak twierdzą trenerzy, Stefan Korngachera także wspiera go Apoloniusz Steiner, jeszcze troszeczkę można poprawić. No zawsze trzeba poprawiać, polepszać życie. Ale i tak przecież zrobił wiele i zobaczmy, fantastycznie wyszedł w górę. Jeju, to będzie nowy rekord. Piękny skok. Około 134. Tak, 134 metry. To nie jest najdłuższy skok, ale ważne jest to, że będzie miał dodanych 4,8 punktów. Ważne są noty, które otrzymuje od sędziów, od czterech arbitrów po 19 punktów. Jedna nota 18,5 punktowa, 134 metry i będziemy daleko, daleko z przodu przed rywalami, a przecież jeszcze pozostał Richard Freitag. Niemcy byli na trzecim miejscu po trzeciej grupie. No i kończyć pierwszą serię będzie Andreas Stierne. Niezadowolony, on bardziej chciałby, żeby to było tak jak ja. Krzyknąłem, że może być nowy rekord. Poniosło mnie bardziej. Bo wszyscy chcemy, pragniemy tego w końcu pierwszego zwycięstwa na polskiej ziemi. No i ono się zbliża, ale poczekajmy, dopieśćmy je jeszcze. Richard Freitag. 50 punktów i 80 traci Słowenia. Freitag. Jest mocny. Musiałby skoczyć tyle, ile wynosi rekord Simona Amana z 2010 roku. Niemożliwe. Ale to jest bardzo dobry skok Richarda Freitaga. 135, tak, dokładnie 135 metrów. Metr dalej, patrzę na punkty. 5,1 za wiatr, również wysokie. 3,19, 2 razy 18,5 punktu. Richard Freitag. Cały czas trzyma ten wysoki poziom. Richie, jak mówią o nim zdrobniale Niemcy, i na drugim miejscu w tej chwili Niemcy, strata 7,3 punktów do biało-czerwonych i pozostał Andreas Stierne. Musi skoczyć zdecydowanie lepiej niż podczas serii próbnej. 127 metrów, 138. On ma takie skoki, w których nas zadziwia, podobnie jak Forfang, podobnie jak ten młody Lindvik, podobnie jak Tande. Są w tym sezonie w rewelacyjnej formie Norwegowie, ale czy po zejściu z... Słabo! Słabo! Słabiutko! Słabiej aniżeli w serii próbnej, poniżej 127 metrów, a jednak 128,5. 128,5 i wydaje mi się, że również to drugie miejsce dla Norwegów w tym momencie jest chyba zagrożone. Będzie miał dodanych 4,4 punktu. Tak gdzieś podświadomie myślałem, że jednak Stiernen to najsłabsze ogniwo w tej układance Aleksandra Sztekla, bowiem jeżeli popatrzymy, Fanemel 132,5, 133,5, Forfang 129,5, reprezentant Lindvik i teraz 128,5 metra Andreasa Stiernena i nie, Norwegowie dopiero na miejscu trzecim ze stratą 18,2 punktów do biało-czerwoni. A oto klasyfikacja po pierwszej serii. Ta ostatnia seria odwróciła trochę sytuację. Zyskali bardzo Niemcy, w tej chwili mają stratę do nas 7,3 punktu, Norwegowie 18,2,
dziesiąte, Słowenia 58, 51,1, Austria to pierwsza piątka, później już te straty są jeszcze większe. Zatem prowadzimy przed Niemcami z bezpieczną na razie przewagą i nad Norwegami już z większą przewagą. Czy to jest wystarczające do tego, żeby odnieść zwycięstwo? Trudno powiedzieć. Wykonaliśmy bardzo duży krok w kierunku historycznego momentu. Finał tego już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, a tymczasem widzów Jedynki zapraszamy na Teleexpress, a w TVP Sport zapraszamy na studio. Zobaczymy sceny finałowej. Reprezentacja Rosji i reprezentacja Kazachstanu nie będzie brała udziału w serii finałowej. Dziękujemy jeszcze raz Rosjanom i Kazachom za walkę w tej pierwszej serii. Drodzy Państwo, najważniejsze po wspaniałych krokach naszych reprezentantów, Polska na pierwszym miejscu po pierwszej serii konkursu drużynowego. Na program zaprosił sponsor Grupa Azoty, producent nawozu Saletrosan 26. Sponsorem transmisji był Apart, dystrybutor szwajcarskich zegarków Bergstern. Do kibicowania zaprosił producent paliw zimowych Grupa Lotos, sponsor programu. Władcy bezdroży i królowe szos, niecierpliwi i długodystansowcy, na chwilę przed metą i tuż po zwycięstwie, z paczką i w paczce. Dla wszystkich i o każdej porze kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Faktura? Paragonik. Pa. Ibuprofen dla dzieci Forte działa przeciwgorączkowo już w ciągu 15 minut. Dla mnie to lek idealny. Działa szybko i długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już od 61 900 zł. Zapraszamy do salonów Suzuki. Dobrze jest zadbać o rodzinną spiżarnię. Sięgnij po sześciopak Pepsi za 15,99. W Tesco. To będzie życie. Pełne upadków i wzlotów, głupich wyborów i bolesnych konsekwencji, decyzji na całe życie, budowania bezpiecznej przyszłości, odpowiedzialności, wysiłku dla wspólnego dobra. To jest życie. Jesteśmy po to, by pomóc Ci wziąć je we własne ręce. PZU. Możesz na nas polegać. Od poniedziałku w Lidlu. Wygodnie i aktywnie. Blender z mocnym silnikiem i pojemnikami, które zabierzesz ze sobą, 169 zł. Ponadto odzież sportowa, m.in. bluzy oraz spodnie z kontrastowymi detalami. Duży wybór wzorów i kolorów. Stwórz swój ulubiony zestaw. Bluzy dresowe tylko 39,99, a wygodne spodnie jedynie 29,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nadchodzi nowy Wilkinson Sort Hydro Connect 5. Zbiorniki z żelem nawilżającym, w przeciwieństwie do zwykłego paska, nawilżają skórę podczas każdego golenia i pomagają chronić ją przed podrażnieniami. Poznaj Hydro Connect 5. Wkłady Hydro Connect 5 pasują do rączek Wilkinson Sort Hydro Connect oraz Fusion. Teraz Hydro Connect 5 dostępne w promocyjnej cenie. Sprawdź już teraz. Wilkinson Sword. Golenie może być przyjemne. Tato? A ty nie byłeś przeziębiony? Byłem. Zaskocz przeziębienie i spróbuj czegoś nowego. APAP Przeziębienie przynosi ulgę w gorączce, bólu gardła, a nawet udrażnia zatkany nos. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A Ty nie byłeś przeziębiony? Byłem. APAP Przeziębienie. Zaskocz przeziębienie. Teraz w Mediamarkt.
przy zakupie produktów za minimum 1000 zł. Dostawa i wniesienie gratis. Na przykład przy zakupie telewizora marki Philips 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 3399 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Szybki, precyzyjny, nowy Ibuprom Sport Gel. Na nagły ból, mięśni i stawów. Ibuprom Sport Gel natychmiast się wchłania, przenika do ogniska bólu i szybko go zwalcza. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ibuprom Sport Gel profesjonalnie zwalcza bóle pleców, mięśni i stawów. Z dekretu Napoleona. Zarządziłem. Żurawina suszona ma kosztować 15,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. A rozkosznie słodkie czekolady Milka mają być za 7,99 za sztukę. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Rafał Patyra, witam i zapraszam na Teleekspres w przerwie konkursu skoków narciarskich w Zakopanem. Po pierwszej serii jest bardzo dobrze, bo prowadzą biało-czerwoni, którzy wyprzedzają Niemców i Norwegów. Polacy walczą o pierwsze drużynowe zwycięstwo na Wielkiej Krokwi. W tym sezonie nie stanęli jeszcze na najwyższym stopniu podium Pucharu Świata. Stefan Horngacher zdecydował się na zmianę w składzie. W konkursie drużynowym startują Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot, który zastąpił Piotra Żyłę. Biało-czerwonych dopinguje pod Wielką Krokwią około 24 tysięcy fanów. Kibice opanowali jednak całe Zakopane. Ich doping przyda nam się także jutro, podczas konkursu indywidualnego, do którego kwalifikacje wygrał zresztą Kamil Stoch. Kilkanaście godzin spędził w Polsce amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson. W Warszawie spotkał się z najważniejszymi polskimi politykami. Po rozmowie z szefem dyplomacji Jackiem Czaputowiczem Rex Tillerson wsparł nasz sprzeciw wobec rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. Uważamy, że zagraża on bezpieczeństwu Europy i doprowadzi do tego, że Rosja będzie miała jeszcze jeden instrument nacisku. Amerykański polityk spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Rex Tillerson złożył wieniec przed pomnikiem bohaterów getta. Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 73 lata temu więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz odzyskali wolność. Ci, którzy przeżyli, oddali hołd ofiarom, składając kwiaty przed ścianą śmierci. Główne uroczystości odbędą się wieczorem w budynku tzw. sauny. Trafiały tam transporty tysięcy więźniów różnych narodowości, głównie Żydów. Trwa akcja ratunkowa na Nanga Parbat. O 13 czasu polskiego śmigłowce z idącymi na ratunek himalaistami dotarły na wysokość prawie 5000 metrów. Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala za wszelką cenę chcą pomóc Tomaszowi Mackiewiczowi i Elisabeth Revol. Elisabeth Revol przetrwała noc, kontaktowała się z rodziną SMS-ami. Prawdopodobnie wciąż znajduje się na wysokości 6700 metrów, ma odmrożenia. Nieznany jest los Tomasza Mackiewicza, od Revol dzieli go około pół kilometra. Według nieoficjalnych informacji parze wspinaczy udało się zdobyć szczyt Nanga Parbat. Miloš Zeman ponownie prezydentem Czech, to na razie informacje nieoficjalne. Podała je czeska telewizja, powołując się na komisję wyborczą, która policzyła już niemal wszystkie głosy. W drugiej turze głosowania zakończonej 3 godziny temu Miloš Zeman pokonał Jerzego Drahosza i uzyskał 52% głosów. Rywal pogratulował Zemanowi zwycięstwa. Paryż i jego przedmieścia przygotowują się do wielkiej wody. Jutro na Sekwanie spodziewana jest kulminacyjna fala powodziowa, ma osiągnąć 6 metrów wysokości. To mniej niż przewidywano, ale wciąż niebezpiecznie. Zamknięto kilka tuneli, parków, a także dolny poziom muzeum w Louvre. W podparyskim Villeneuve-Saint-Georges mieszkańcy mogą się przemieszczać tylko łódkami. A teraz o wypadku, który mógł zakończyć się tragicznie. W Dorohuczy na Lubelszczyźnie rozpędzony tir wjechał w dom i zatrzymał się metr od śpiących dzieci. Jedno z nich ma otarcie naskórka. Do szpitala z lekkimi obrażeniami trafił za to kierowca. Samochód staranował ogrodzenie i uderzył w dom. W pokoju spała trójka dzieci w wieku od roku do 11 lat. Na szczęście żadnemu nic poważnego się nie stało. Według wstępnych ustaleń kierowca tira zasnął. Trafił do szpitala, jednak nie ma poważniejszych obrażeń. Zniszczony dom nie nadaje się do zamieszkania. Nie wiadomo, czemu wylądował akurat na tej drodze, narobił jednak sporo zamieszania. Na drogowej trasie średnicowej w Katowicach ruch zablokował łabędź. Kilku kierowców zatrzymało się, by nie zrobić mu krzywdy. Wezwani przez policję pracownicy schroniska dla zwierząt złapali ptaka, okryli kocem i zawieźli do lekarza. Jutro Teleekspres także w przerwie konkursu skoków. Zapraszamy zatem do Jedynki oraz już za chwilę do TVP Info, gdzie rozpocznie się Teleekspres Ekstra. Do zobaczenia.
Przemarzłaś, przemokłaś? Od tego często zaczyna się przeziębienie. Ja biorę Skorbolamid. Likwiduje ból i gorączkę, a dodatkowo wzmacnia odporność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Weź tyle samo swojego płynu i silnego, skoncentrowanego Fery. No, mój już nie działa, a Fery wciąż. Fery, 50% więcej czystych talerzy. To jest czysta oszczędność. Mamo, skąd się bierze odporność? Z witamin i minerałów. Suplement diety Wibowit Max Odporność dzięki unikalnemu połączeniu witamin i minerałów wspiera odporność. I ma pyszny smak czarnego bzu. Żelki Wibowit Max Odporność. Nazywam się Jędrzej Cichowlas i mam gospodarstwo w Staniszewie. Kiedy inni uciekali do miasta, ja zostałem na ziemi rodziców. I teraz to jest moje biuro, aż po horyzont. Lidl przyjmuje tylko warzywa najwyższej jakości. Więc jak mi mówią, że w mieście jest przyszłość, to odpowiadam. Tak, bo są tam moje warzywa. A, zaczekaj, jeszcze kolano. Masaż na stawy? Jasne. A znasz Artresan Effect? 12 tygodni. I efekt jak widać. Artresan Effect wspiera odbudowę chrząstki i elastyczność stawów. Pierwsze efekty już od 7 dnia. Artresan Effect. Najpierw dźwiganie, później odplamiacz i namaczanie, a na koniec wsypywanie. Ale możesz też zrobić pranie w inny sposób. Kapsułki Ariel 3 w jednym. Pierwszy trzykomorowy detergent, który pierze, usuwa plamy i nadaje tkaninom blask. Ariel, kapsułki do prania numer 1 w Polsce. Przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci. Gdy dopada cię uciążliwy ból zatok, a do tego męczące uczucie zatkania, działaj na dwa objawy. Weź Ibuprom Zatoki. Zawiera dwa składniki. Jeden odczuwalnie odblokowuje zatoki. Drugi usuwa ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ibuprom Zatoki. Podwójne działanie. Podwójna ulga. Prawdziwa miłość przychodzi, gdy się jej nie spodziewasz. Kinga Price, Marcin Doruciński, Edyta Olszówka i Roma Gąsiorowska. Plan B w kinach od 2 lutego. Kiedy po jedzeniu czujesz, że zaraz wybuchniesz, weź Verdin i pobudź trawienie. Tak działa Verdin Complex. Verdin. Po jedzeniu. Dlaczego sery Hochland są tak rozchwytywane? Bo są z polskiego mleka. Bo nie zawierają konserwantów i laktozy. I są wolne od GMO. Bo są pyszne i bogate w wapń. Teraz jeszcze pyszniejsze sery Hochland w nowych opakowaniach. Naturalnie. Hochland to jest pyszne. Od poniedziałku w Lidlu. Wygodnie i aktywnie. Blender z mocnym silnikiem i pojemnikami, które zabierzesz ze sobą, 169 zł. Ponadto odzież sportowa, m.in. bluzy oraz spodnie z kontrastowymi detalami. Duży wybór wzorów i kolorów. Stwórz swój ulubiony zestaw. Bluzy dresowe tylko 39,99, a wygodne spodnie jedynie 29,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. It's too early. It's too late. I'm too tired. I'm gonna do this tomorrow. There's always something. But there's this feeling that you know that you are above it all. You are better than that. Be better. Be stronger. Live. Fight. Win. Oshi. Na program zaprasza sponsor Grupa Azoty, producent nawozu Saletrosan 26. Sponsorem transmisji jest Apart, dystrybutor szwajcarskich zegarków Bergstern. Do kibicowania zaprasza producent paliw zimowych Grupa Lotos, sponsor programu.
utwór V Kultura. Na raz, dwa, trzy będziemy robić postawę V. A tekst piosenki jest banalny. W górę, wszystkie ręce w górę. Witamy Państwa ponownie. O 17.05 ma się rozpocząć finałowa seria konkursu drużynowego na Wielkiej Krokwi, ale na półmetku dzisiejszych zawodów sytuacja dla nas jest wyborna. Polacy są liderami przed Niemcami, Norwegami i cała nasza czwórka skakała dobrze. Świetnie rozpoczął Maciej Kot i to właśnie od przypomnienia skoku tego, który powrócił do naszej drużyny. Przypomnimy sobie pierwszą serię w oczekiwaniu na finałowe rozstrzygnięcia w naszym studiu pod Wielką Krokwią. Skocznią imienia Stanisława Marusarza, Apoloniusz Steiner i Rafał Kot. No i oczywiście 25 tysięcy kibiców. Ten piąty zawodnik w naszej drużynie, który dzisiaj pięknie niesie czwórkę biało-czerwoną. Maciej Kot. To było dobre, mocne otwarcie. 133 metry Maćka naprawdę dało nam wiarę w to, że pozostałym zawsze jest łatwiej wtedy, jeżeli jest to otwarcie dobre. On to otwarcie według mnie zrobił bardzo dobrze. To dobre dla drużyny, ale i dla samego zawodnika takie przekonanie o tym, że znowu jest siła. Ale to już wczoraj było widać, że skacze zdecydowanie lepiej niż tydzień temu jeszcze. Tutaj poprawił prowadzenie nart, on troszkę za bardzo ten przy tej licerze V odprowadzał narty na do skosa. Tutaj lepiej te narty prowadzone są, bardziej płasko, stąd lepsze noszenie i bardzo dobrze trafia w próg. Pojawiła się też świeżość, błysk, takie te rzeczy, które są potrzebne, żeby rywalizować z najlepszymi. 133 metry Maciej Kot, 132 w tej pierwszej grupie. Fanemel skoczył, Norwegowie byli pierwsi, a my na drugim miejscu, ale później fantastycznie odpalił Stefan Hula. Tak, 136 metrów Stefanka, naprawdę doskonały skok. Zresztą widać, jaka radość jego po skoku. Zawodnik czuje, czy skok był wykonany bardzo dobrze, a w tym wypadku perfekcyjnie. Wyprowadził nas na prowadzenie. Norwegowie spadli na drugie miejsce, a Niemcy byli na trzecim. I trzeci z naszych zawodników, Dawid Kubacki. I tu się pojawił troszeczkę spóźniony ten skok i stąd liczyliśmy na skok ponad 130-metrowy. Było 128,5, ale to był właśnie efekt tego spóźnienia. W związku z tym naprawdę Dawid ma co do poprawienia w drugim skoku i w drugim skoku skoczy lepiej. Ale zdołaliśmy utrzymać prowadzenie i czwarty z naszego zespołu, nasz lider, Kamil Stok. 134 metry Kamila pozwoliło nam utrzymać to prowadzenie i 7,3 punktów wyprzedzamy drugich, nie Norwegów, a Niemców. I to chyba największa niespodzianka pierwszej serii, że Norwegowie w tej chwili są na trzecim miejscu, tracą do nas 18,2 punktu. Niemcy na drugim miejscu tracą do polskiej drużyny 7,3. Jak duże są to przewagi? Jak duży jest ten polski zapas w walce o zwycięstwo? Przy takim równorzędnym skakaniu, jeżeli chodzi o Polaków, Niemców, bo tutaj jest porównywalny ten poziom. Ci zawodnicy, obydwie czwórki są w dobrej formie, w dobrej dyspozycji. I ta walka tutaj będzie do końca trwała. Nie wiem, 7 punktów to jest dość duża zaliczka przy tak równym poziomie. Natomiast Norwegowie mają słaby punkt. Stierner dzisiaj skacze słabo i nie sądzę, żeby go było stać na lepszy punkt, najlepszy skok. A poza tym strata jest zbyt duża. Jeszcze zdanie? Tak, zdanie takie, że Dawid Kubacki w drugim skoku na pewno skoryguje to spóźnienie na progu i tutaj też będzie bardzo dobry skok. Czyli to po prostu dobra informacja kolejna. Ufamy, że tak się stanie. Przenosimy się na chwilę do miasteczka Skoczków pod Wielką Krokwią. Tam Maciej Jabłoński z Adamem Małyszem. Dyrektor naszej reprezentacji Adam Małysz, natomiast chciałoby się, żeby taką komputerową metodą kopiuj i wklej przenieść te wyniki z pierwszej do drugiej serii. Będziemy szczęśliwi. No pewnie tak, ale trzeba walczyć do końca, jest kolejna seria, oby chłopaki skoczyli takie skoki jak teraz, a jeszcze się poprawili. Może tylko oprócz Stefanka, bo Stefanek naprawdę skoczył bombę. No właśnie, Stefanek skoczył bombę, wczoraj Dawid skoczył bombę, czyli zasada jest prosta, nie zepsuć żadnego skoku, na razie tu na Wielkiej Krokwi nie psujemy i może jeszcze taką kolejną bombę dołożyć. Nie wolno nigdy myśleć o tym, żeby nie zepsuć. Trzeba pozytywnie myśleć, czyli jak zrobić, żeby dobrze skoczyć. I naprawdę, Kamil trochę spóźnił, Dawid spóźnił, więc jak trafią w próg, to ja jestem spokojny w 100%. No to taka krótka ocena okiem jednej z najważniejszych postaci w polskich skokach. Dziękuję bardzo, Adamie, za tę szybką, błyskawiczne podsumowanie pierwszej serii. Bardzo dziękuję. Z Adamem Małyszem oczywiście spotkamy się i po zakończeniu konkursu.
konkursu, który mamy nadzieję dla nas będzie historyczny i bardzo, bardzo udany. Na półmetku tych zawodów jesteśmy na najlepszej drodze, by odnieść historyczne pierwsze zwycięstwo na polskiej ziemi w rywalizacji drużynowej. Przypominamy Państwu o konkursie SMS-owym, o naszej zabawie. Warto wysłać SMS-a, nagrody czekają. To może być dodatkowe uatrakcyjnienie tych sportowych emocji, które będziemy i dzisiaj, i jutro przeżywać na wielkiej krokwi. Wszystko układa się po naszej myśli, również i warunki atmosferyczne panujące dzisiaj na wielkiej krokwi. Tak, ta pogoda dzisiaj nie ma większego wpływu, nie płata nam jakichś figli, jest raczej sprawiedliwa dla wszystkich skoczków i te niewielkie zawirowania są w stanie te dodawane lub odejmowane punkty niwelować, ale one są zbyteczne. Nawet. Potrzebujemy jeszcze 4 bardzo dobrych skoków w wykonaniu Polaków. No ja liczę, że to będzie lepsza seria niż ta pierwsza, ponieważ no, jest tutaj co poprawić. A próbna seria pokazała, że można lepiej. Przenosimy się do naszych komentatorów. Włodzimierz Szaranowicz, Sebastian Szczęsny. Szanowni Państwo, wspaniałe chwile polskiego sportu. Wielka szansa na zwycięstwo naszej drużyny. Pierwsze w Pucharze Świata na polskiej ziemi. Zapraszamy do wspólnego kibicowania. To była przerwa. Witamy Państwa ponownie i przypominamy sytuację, radosną na pewno na razie. Niemcy przegrywają z nami po pierwszej serii o 7,3 punktu. Norwegowie tracą aż 18,2. Czwarta Słowenia już ponad 50 punktów, 50,8. I piąta Austria 51,1 punktu. Jest dobrze, jeśli chodzi o indywidualne występy. Znakomicie Stefan Hula, który uzyskał 142,1 notę. Drugą w naszym zespole Kamil 142,8. Najlepszą miał Ryszard Freitag. Tak, gdyby po tej pierwszej serii uszeregować indywidualnie zawodników, wygrałby tę pierwszą serię Richard Freitag, drugi był Kamil Stoch, a trzeci byłby Stefan Hula. Sytuacja jest następująca. O pierwsze od miejsca na podium walczą Polacy, Niemcy i Norwegowie, bowiem pozostałe nacje są poza zasięgiem. Słoweńcy, którzy tracą do będących na trzecim miejscu Norwegów, a Słoweńcy są na miejscu czwartym, to jest ponad 32 punkty, a więc przepaść w zasadzie nie do odrobienia, chociaż 4 skoczków jeszcze z każdego kraju będzie prezentowało się nam tutaj na wielkiej krokwi. Wiktor Polaszek, mistrz świata juniorów Salt Lake City, Park City konkretnie, tam jest skocznia. No i jego odległość dała na razie Czechom trzecie miejsce, przegraliby bez jednego skoku z Polakami i Niemcami. Andreas Schuller, Szwajcarzy na 7 miejscu po pierwszej części rywalizacji. No i Andreas Schuller 120 metrów, a teraz 17 belka startowa, więc tu się nic nie zmienia. Warunki niemal identyczne, bowiem około 0,3 metra na sekundę. Wiatr wiejący z tyłu skoczni i Ronny Hornschuh, myślę, że z tego skoku swojego podopiecznego może być zadowolony. 124 metry i to jest dobra próba. Ryoyu Kobayashi, później Dziga Jelar, Manuel Fettner, Maciej Kot, Markus Eisenbichler, Anders Fanemel to pierwsza grupa i tutaj najdalej Fanemel 132,5 metra, 133, przepraszam, Maciej Kot 130,5, Eisenbichler, który skoczył słabiej niż do tej pory. Najlepszym w tej pierwszej grupie był Maciek, 133 metry, ale teraz Ryoyu Kobayashi. Myślę, że możemy spodziewać się dobrego skoku Ryoyu w pierwszej serii, 125 metrów, o podobnie myślę teraz reprezentant Japonii, a 2 metry dalej, 127. Oczywiście Japończycy w tym momencie obejmą prowadzenie, a potem Dziga Jelar, Manuel Fettner i będziemy oglądać Maćka Kota. 133 metry, piękne otwarcie, o czym mówiliśmy w Łódku. Nota 132,5 punktu, 2 punkty za krótszy niewiele skok o pół metra Anders Fanemel. 127 metrów Kobayashiego i w tej chwili objęli prowadzenie nad Szwajcarami. 43,2 punktu ich dzieli, a przed nami Dziga Jelar. 20-latek. Słoweńcy zaczęli słabo, ale później Timi Zajc, ten zdolny młody człowiek, który tutaj najmłodszy wśród skaczących, uzyskał 130 metrów i wyprowadził ich na czwartą pozycję, mimo że byli na szóstej. Dziga Jelar do tej pory głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, teraz bardzo dobry skok 20-latka
w tym sezonie. Zaczął w Oberstdorfie, potem 21 miejsce w Bischofshofen, Garmisch-Partenkirchen. Tam się pokazywał Żigajelar, teraz 128,5 metra młodego Słoweńca, więc 3 metry dalej niż podczas pierwszego swojego skoku. 1,3 punktu tylko. Dość szczęśliwie trafił na dobre warunki Żigajelar, bowiem wiatr mu prawie zupełnie nie przeszkadzał. No to sędziów 3 razy 18, 2 razy 17,5. Słoweńcy na czwartym miejscu po pierwszej serii, no ale ta strata do podium ogromna, więc tutaj będą bronili się przed naciskami Austriaków. Na razie Słoweńcy na pierwszym miejscu, bowiem Austriacy tylko 0,3 punktu za Słoweńcami po pierwszej serii. Dawid Kubacki, powoli zmierzający w kierunku domku startowego. Na szczycie wielkiej krokwi, a tu Manuel Fettner. Później Maciej Kot, Eisenbichler, Fanamela, więc zaczyna się już poważna rozgrywka. Przypominamy te różnice niewielkie. 7,3 punktu nad Niemcami, 18,2 punktu nad Norwegami. A teraz Fettner. 127 metrów. A więc Fettner będzie miał dodane 3,4 punktu. Żigajelar 1,5 metra dalej. Patrzę na noty, po 17 punktów nieco niższe otrzymał Manuel Fettner niż Słoweniec, co oznacza, że najprawdopodobniej Słoweńcy w dalszym ciągu będą wyprzedzać Austriaków. Trochę zaciąga, jak widać, z tyłu i teraz za chwilę Maciej Kot. 133 metry w pierwszej próbie, bardzo dobry skok. Najlepszy do tej pory, jaki oddał w trakcie treningów, kwalifikacji ten zawodnik. Myślę, że podbudował go bardzo ten pierwszy znakomity skok. Najlepszy w tej drugiej, pierwszej grupie. I popatrzmy, Maciej Kot. 133 metry i przydałoby się powtórka. Objęlibyśmy jeszcze bardziej zdecydowanie prowadzenie. Wszystko zależałoby oczywiście od jeszcze skoku Fanemela, ale Kot w powietrzu. Dobrze, około 130-metrowa odległość, tak, może ciut przed. 7-8. A jednak 130 metrów. Dobrze, dwa razy dobrze, Maciek. 130, 133. To była oczywiście najdłuższa odległość pierwszej grupy, bo jeżeli popatrzymy na lot, na noty w pierwszej serii, to 134,5 miał Anders Fanemel, 132,5 Maciej Kot, ale trzyma poziom Maciek i bardzo dobrze. To ten powrót jego do tej dobrej, wysokiej dyspozycji jest bardzo pozytywny, o co widzimy chyba po ocenie, po minie Stefana Horngachera. Brawo Maciek, gratulacje. Obejmujemy prowadzenie nad Słowenią 57,3, a więc zwiększyliśmy o 7 punktów. Ale teraz niezwykle istotna próba Eisenbichler, Markus Eisenbichler, tylko 130,5 metra w kwalifikacjach, drugie miejsce, 136,5, dopiero ostatnim skokiem 137 metrów uprzedził go Kamil Stoch. On nie był zadowolony. Daleko, jeżeli Niemcy nie chcą stracić, tutaj jest szansa, 130 metrów Macieja Kota i powinien skoczyć dalej. Nie był zadowolony z tego swojego pierwszego skoku. I skacze krótko. Skacze krótko, co oznacza, że będziemy budowali przewagę nad Niemcami. Przypomnijmy, 18,2 punktu mieliśmy przewagi po pierwszej serii nad Norwegią. A teraz tylko 129 metrów Eisenbichlera. Metr bliżej będzie miał dodane 5,9 punktu. Dużo. Noty po 18, 217,5. Zatem będzie poniżej 54,53,5 od sędziów. Ale on potrzebował 133 metrów, by pokonać biało-czerwonych. Tak, a teraz na drugim miejscu są Niemcy ze stratą 8,3 punktu, a więc o punkt powiększyliśmy. Tak, dołożyliśmy im. A więc teraz dorzucamy do tego naszego złotego woreczka. Zmieniony kombinezon niż podczas treningów. Wendersza, Fanemela, oni podobno uzyskali jakiś nowy materiał i w tej chwili mają przewagę sprzętową nad resztą. W tym upatrują ich nagłych sukcesów w tym sezonie wielu fachowców. Fanemel. Na dużych obiektach czuje się znakomicie. Nie doleciał do zielonej linii. Ale to jest bardzo dobry skok. Myślę, że odrobią tutaj Norwegowie, bowiem Anders Fanemel w tych warunkach będzie miał dodane 4,1 punktów. Skacze 4 metry dalej niż Maciej Kot, a więc już samą odległością 4 razy 1,8. Sporo punktów. A więc do tego plus 4,1 za wiatr. Noty po 18. Tutaj porównywalne z Maćkiem Kotem ma Anders Fanemel. 18,2 punktu. A zapewne zniwelują sporo punktów Norwegowie. Fanemel. Myślę, że to będzie przewaga około 10-punktowa w dalszym ciągu nad Norwegami. 140,5 metra musiałby skoczyć, żeby nas przeskoczyli. Ale skoczył 4 metry dalej. 11 punktów w tej chwili straty.
do Norwegów po pierwszej grupie drugiej serii. Proszę zobaczyć, jak wygląda klasyfikacja po pierwszej grupie serii finałowej. Polska o 8,3 punktu przed Niemcami, o 11 punktów przed Norwegią. No i pozostałe nacje tracą już olbrzymią liczbę punktów. 57,3 Słoweńcy, 59,2 Austriacy, 71,7 Japończycy. Szczególnie Austriacy na piątym miejscu ze stratą 59 ponad punktów do biało-czerwonych. Ale kto tam ma skakać? Poza Kraftem właściwie. No ale Włodku, kto tam ma skakać? No popatrz, jeżeli popatrzymy, Stefan Kraft, mamy Michael Heibeck, Gregor Schlierenzauer. To jest wspomnienie formy, tak. Schlierenzauer dawnej klasy. To są bez wątpienia postaci, tak? Fettner. Pogubione. Maciej Kot pozostaje liderem. Mamy przewagę 8,3 punktu, czyli w stosunku do Niemców zyskaliśmy punkt, a straciliśmy 7,3 do Norwegów. Za chwilę druga grupa drugiej serii. Wojtek Sztursa, Kilian Pajer, Dajki, to Andrzej Semenić, Gregor Schlierenzauer, Stefan Hula, Stefan Laje i Johan André Forfang. A rozpoczyna Wojtek Sztursa w pierwszej serii 114,5 tylko. No i równie słabo podczas serii finałowej. W tej grupie Stefan Hula najdalej w pierwszej serii. 136 metrów i druga nota w naszym zespole. Po pierwszej serii Czesi na ósmym miejscu i na tym ósmym miejscu najprawdopodobniej pozostaną, bowiem 115 metrów Wojtecha Sztursy to zbyt mało, by wnieść jakieś znaczące wiano punktowe do dorobku naszych południowych sąsiadów. Nawet Kilian Pajer. Czyli Dajki to Janże Semenić. 22-letni skoczek z Einsiedeln. Mamy szwajcarzy szóste miejsce podczas konkursu drużynowego na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. A skoro mowa o Mistrzostwach Świata Juniorów, to Kilian Pajer był szósty w Bałmatach w 2015 roku. No zobaczymy, jak w tym roku wypadną nasi juniorzy z Tomaszem Pilkiem. Zresztą będziemy mieli okazję jutro podziwiać trzech naszych juniorów, którzy zakwalifikowali się do pierwszej serii konkursu indywidualnego. Tworzy się wokół nich bardzo korzystna atmosfera, zainteresowani są sponsorzy, a więc ta grupa może dostać bardzo silne wsparcie na rozwój. To byłoby nowe zjawisko w naszym sporcie. Niezwykle potrzebne. Kamil Stoch, już w tej chwili jadący do góry. Proszę, już w tym momencie myśli Kamila zaczynają płynąć w kierunku zadania, jakiego czeka. Ta umiejętność koncentracji, wyłączenia się, odseparowania od presji, jaka jest ciąży bez wątpienia na skoczkach skaczących u siebie. Tymczasem Dajki Ito. 124 metry Japończyka podczas pierwszego skoku. Długo rekordzistą Bischofshofen tego obiektu, na którym można daleko latać, powyżej 140 metrów. Jego rekord też był powyżej 140 metrów, ale jakoś nam zniknął z pola widzenia w ostatnim czasie Dajki Ito. Dobrze, że mają przynajmniej Kobashiego, dlatego że bez Junshiro te skoki japońskie byłyby martwe. Noriaki Kasai, poza oczywiście wielką osobowością, wielką klasą sportową, wielką postacią, nie jest w formie, która by dawała im jakiekolwiek nadzieje na medalowe występy. Junshiro także ostatnio gdyby delikatnej zadyszki złapał. Jego brat Ryoyu lepiej czuje się na większych skoczniach niż na mniejszych. No ale to takie nasze dywagacje odnośnie reprezentantów Japonii przed zbliżającym się tym głównym daniem tego sezonu między Igrzyskami Olimpijskimi. Andrzej Semenić. 122 metry w pierwszej próbie, słabo. Niezadowolony był Goran Janos. Teraz lepiej. Lepiej, ale niewiele. Jego stać na zdecydowanie lepsze skoki. 123,5 metra. Dodane będzie miał 1,7 punktu. Noty od sędziów wszystkich po 17, zatem od sędziów 51 punktów. I Słoweńcy. Potrzebował 122, no powinni być przed Japonią. No właśnie.
powinni być. Nie, a jednak nie. A jednak zdecydowała różnica dodanych punktów za wiatr. 30 punktu za Japonią jest Słowenia. No i popatrzmy, Gregor Schlierenzauer, Austriacy po pierwszej serii na miejscu piątym, po pierwszej grupie w serii finałowej także na piątym miejscu. Będą czekać teraz na skok kibice i Heinz Kuti na skok Gregora Schlierenzauera. 121,5, tylko 121,5 metra w pierwszej serii. Nie ma co przypominać jego wielkich sukcesów teraz. Lepszy skok niż w pierwszej serii. Wtedy skoczył 121,5, a teraz 129,5 metra. 8 metrów dalej. I to jakiś był ślad dawnego Gregora Schlierenzauera. Najważniejsza dla ta informacja dla Austriaków. Wyprzedzą Słoweńców, bowiem Gregor Schlierenzauer, myślę, że odrobił tę stratę, jaka dzieliła Austriaków od podopiecznych Gorana Janusza i w tym momencie myślę, że Austriacy powinni być na pierwszym miejscu i tak też się dzieje. O 12,2 punktów przed Japonią, o 12,5 punktu przed Słowenią. A więc w starym stylu zrobił swoje, wniósł sporo punktów. A teraz Stefan Hula. Tutaj się momentalnie zaczęła wrzawa i jest kapitalna atmosfera. To niesie go, słyszy to znakomicie. Jest to dodatkowy doping do dobrej próby. Musi skoczyć tylko 97 metrów, to widzą Państwo zieloną linię, żeby skoczyć daleko. Pięknie. I jest pięknie. Ależ kolejny znakomity skok Stefana Huli. Pierwszy 136 metrów, teraz prawie 136, 135,5 metra. Patrząc na to, jak skacze Stefan Hula, no, zacierane ręce, rozchulał nam się Stefanek, wielki przyjaciel Kamila Stocha. Razem się wspierają w trudnych momentach, rozmawiają bardzo dużo ze sobą, a teraz niesamowite rzeczy wyczynia na wielkiej krokwi Stefan Hula. 135,5 metra, dodatkowo 2,9 punktu po 18,5 noty za styl. I będziemy z ogromną przewagą nad rywalami, a przed nami jeszcze Stefan Laje i Johan Andre Forfang, który będzie kończył tę grupę. Teraz radość, na pewno jest tu ojciec Stefan Hula, brązowy medalista mistrzostw świata w kombinacji nordyckiej z 1974 roku z Falun. 72,1 punktu przewagi Polski nad Austrią w tej chwili. Stefan Laje. Mieliśmy 50, czyli 20 punktów dorzuciliśmy. Laje, no nie będę przypominał, że to nie jest mocny punkt Niemców, bo może się okazać, że właśnie dobrze skoczy. Ale nie wierzę, żeby wylądował poza granicą 140 metra. Ba, nie przekroczył 130 metra Stefan Laje, co oznacza, że budujemy cały czas naszą przewagę z każdym skokiem nad rywalami. 127 metrów. 8,5 metra dalej skoczył Stefan Hula. A więc na dwa skoki przed końcem dzisiejszego konkursu będziemy mieli ogromną przewagę. No, ale poczekajmy. Johan Andre Forfang, 133,5 metra Norwega w pierwszej serii. Przypomnijmy, o co toczy się gra. Pierwsze zwycięstwo drużynowe w Polsce naszego zespołu. Jesteśmy aktualnymi mistrzami świata i stajemy się w ten sposób także jednym z kluczowych faworytów na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Mamy na swoim punkcie. Zasiać wątpliwość, zasiać niepokój, zasiać niepewność, jeśli chodzi o rywali, że jesteśmy do pokonania. Tak skaczący Polacy są trudni do pokonania. Mamy na swoim koncie 4 zwycięstwa drużynowe, ale to wszystko podczas letniego cyklu w Wiśle. Zimą ta sztuka nam się jeszcze nie udała. Tymczasem Forfang. Tak, Johan Andre Forfang. 133,5 metra podczas pierwszej serii, teraz 132 metry reprezentanta Norwegii. A więc 3,5 metra bliżej niż Stefan Hula. Mieliśmy przewagę nad Austriakami, nad Norwegami 18,2 przed rozpoczęciem drugiej serii, 11 po pierwszej grupie i teraz zobaczymy, ile ta różnica będzie wynosiła. A teraz nad Niemcami mamy już 23,2, 16. 5 punktów Stefan Hula odrobił bezpośrednio do pojedynku Johana Andre Forfanga.
Proszę zobaczyć, jak wygląda klasyfikacja na półmetku serii finałowej. Wygląda cudownie, wygląda wspaniale, bowiem jesteśmy o malutki skok od wskoczenia do historii polskich skoków i światowych skoków narciarskich, bowiem bardzo blisko tego pierwszego historycznego zwycięstwa drużynowego. 805,2 punktów to łączna nota Polaków, 16 punktów za nami Norwegowie, 23,2 Niemcy, 72 punkty tracą już Austriacy. A między Norwegią a Niemcami różnica 7,2 punktu. I tutaj myślę, ta walka o drugie miejsce, o drugi stopień podium będzie elektryzowała, myślę, fanów niemieckich i norweskich skoków narciarskich. Polacy na razie bardzo blisko upragnionego celu. Stefan, wielkie brawa. To, co ty zrobiłeś, Maciek także. Przypomnijmy, Maciek Kot 130 i 133, a Stefan Hula 136 i 135,5 metra. Ależ las. Zaczynamy trzecią grupę. Zaczynał Roman Kołderczyk. A później Gregor Deschwanden, Noriaki Kasai, Timi Zajc, Hajbek, Dawid Kubacki, Beningeri. Kończyć będzie Lindvik. Lindvik, który nie wniósł tak dużo punktów, jak się można było spodziewać do dorobku po pierwszej serii Norwegów. 127,5. Najgorzej 129 Stiernen, 131,1 Forfang, Fanemel 134,5 punktu. Dawid Kubacki 128,5, Lindvik 129,5. Tutaj faktycznie, jak mówiłeś, pierwsze skrzypce w tej grupie grał Andreas Wellinger, ale w tej chwili mamy wybudowaną dość sporą przewagę 16 punktów nad Norwegią, a jeszcze większą 23,2 nad Niemcami. Gregor Deschwanden. W pierwszej serii reprezentant Szwajcarii skoczył 122 metry. Jakoś ta kariera mocno stanęła w miejscu. Wydawało, że zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce. Rzadko, bo rzadko, ale takie przypadki miały miejsce. Deschwanden od tego czasu jest już cieniem samego siebie. Ale po raz kolejny obejrzeliśmy gest zawodnika świadczący o tym, że skok został spóźniony. To jest to, o czym mówił tutaj kolega z niemieckiej telewizji, Tom, który komentuje dla niemieckiej telewizji, że Niemcy skarżą się. Oczywiście to jest ich problem, że ten próg jest krótki, że ciężko się zebrać tak szybko do lotu. To byłoby do wytłumaczenia, gdyby korzystali zawodnicy z innego progu. Natomiast w sytuacji, kiedy wszyscy korzystają z tego samego, to nie ma żadnych tłumaczeń. Moriaki Kasai za chwilę. To 25 metrów Moriakiego w pierwszej serii. No, jeszcze na pewno pamięta te sukcesy wielkie Japończyków. 5 medali Mistrzostw Świata, Igrzyska Olimpijskie w Nagano w 98 roku. On był w zespole, który zdobywał medale w 2007 roku i 2009 w Sapporo i Liberce. Wiele, wiele lat wspaniałej kariery Noriakiego Kasaiego. 118 metrów nie zachwyca Noriaki. To jest znacznie bliżej niż podczas pierwszej serii. Natomiast 6 punktów będzie miał dodanych za wiatr. Około 0,4-0,5 metra na sekundę wiatr bijący z tyłu skoczni. Japonia w tym momencie na pierwszym miejscu. I któż nam pozostaje w tej grupie? Timi Zajc, Michel Hajbek, Dawid Kubacki, Andreas Wellinger i Marius Lindvik. No to pierwszy z nich, Timi Zajc. To już będzie blisko ważnych rozstrzygnięć. Dawid musi stoczyć lepiej niż w pierwszej serii. 128,5 metra, jak na jego możliwości, jego formy. To, co pokazywał podczas treningów i kwalifikacji, to jest mało. A tymczasem powyżej punktu konstrukcyjnego Timi Zajc. Słoweńcy, Austriacy tutaj. Ten pojedynek o czwarte miejsce oraz Norwegia, Niemcy blisko siebie na miejscach 2-3. Polacy zdecydowanymi liderami. 124 metry Timiego Zajca. On that field fancy meta.
I to oznacza, że Słoweńcy o tym troszeczkę również słabi. Michel Hajbek. Pierwsza próba 125 metrów. Słaba łączna nota. Gorzej tylko Schlierenzauer miał 113, ale Schlierenzauer w tej serii skoczył zdecydowanie lepiej i wniósł sporo punktów dla Austriaków. Richard Freitag, powoli zmierzający, będzie skakał w ostatniej serii, w ostatniej grupie. Hajbek przed nami. Ale Schlierenzauer, 129,5 metra. Około 0,4 metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni. Widzą to Państwo dokładnie. Ta kontuzja, który się nabawił po upadku, jednak rozchwiała go. A ponadto jeszcze z przygotowań problemy ze stawem skokowym. Jednak zawodnik, jeżeli nie przepracuje solidnie całego czasu przygotowań, to nie ma mowy o zrobieniu formy w trakcie sezonu. Mówiliśmy o tej fali krytyki, jaka spadła na Heinza Kutina. On, że mówił, że troszeczkę brakuje tej iskry, woli walki u jego podopiecznych, że to trzeba wyzwolić, trzeba wrócić znowu z tym zębem wojownika do walki na skoczniach. Wtedy te efekty przyjdą. Na razie Austriacy na pierwszym miejscu o 15 punktów przed Słowenią. No i biało-czerwono. Biało-czerwono i przed nami Dawid Kubacki. Żuki, obałki. Wszystkie małe miejscowości w tej chwili są sobą w jednym pragnieniu. Wyskoczył daleko i żebyśmy odskoczyli Norwegom i Niemcom. Będzie później Wellinger, Lindvik. Wysoko. No i tym razem dobry, lepszy skok zdecydowanie niż pierwszej serii. W pierwszej serii 128,5 metra, a teraz 133 metry dokłada Dawid Kubacki. Pięknie, daleko, myślę, że będą wysokie noty, około 18,5 punktów. 19, myślę, tak powinni ocenić ale sędziowie. Bardzo dużo za wiatr, 7,8 punktów. Prawie 0,6 metra na sekundę, wiatr z tyłu skoczni. Świetnie poradził sobie Dawid w tych trudnych warunkach. 133 metry. 130 kot, 135,5 hula, 133. Dawid, a więc znakomicie wszyscy skaczą. Za każdym razem powyżej 130 metrów w serii finałowej. Tak skaczą biało-czerwoni. Identyczne gesty Grzegorza Sobczyka. Dawid, wielkie gratulacje i piękne, głośne dziękujemy od milionów kibiców przed telewizorami i tych 20 paru tysięcy zgromadzonych na Wielkiej Krokwi, bowiem to, co dzisiaj pokazują biało-czerwoni, to jest ta niesamowita polska siła. No i teraz jaka będzie odpowiedź rywali, bowiem przed nami Andreas Wellinger i później ten młody, chyba trochę nie wytrzymujący jednak ciśnienia, Mariusz Lindvik. To nie jest proste wejść do reprezentacji, w której są sławy norweskich skoków i zacząć od razu rozdawać rolę. Wellinger. Świetny skok. Ale myślę, że Niemcy, jeżeli w ogóle odrobią, to odrobią niewiele. Wielkie brawa za walkę. Mariusz Lindvik za chwilę, Andreas Wellinger w tym momencie. Metr dalej od Dawida Kubackiego. Ale jak popatrzymy jeszcze na warunki, 7,4 punktu dodane. Noty bardzo podobne do tych, jakie uzyskał Dawid Kubacki. Oczywiście przewagę mieliśmy 29 punktów, tak? Gest Wernera Schustera jest najlepszą ilustracją, komentarzem do tego skoku Andreasa Wellingera. Niemcy 21,3 punktu za Polakami. Czyli odrobił 6 punktów mniej więcej. Kamil Stoch spokojnie, on już wie, co ma zrobić. Ma nadal skakać tak jak do tej pory i wtedy możemy być spokojni o pierwszą wygraną historyczną w naszym kraju w drużynowej rywalizacji Pucharu Świata. Oto Mariusz Blun-Lindvik. 129,5 metra w pierwszej serii. On jest nieobliczalny. Jego stać tutaj na bardzo daleki skok i jest to skok powyżej 130 metrów. Ale nie jest taki jak te, które prezentował w trakcie kwalifikacji. 138,5, 141 w trakcie treningu. 133 metry dodany. Tyle, ile na drugim miejscu w tej Norwegowie. 17,4 punktu przed ostatnim skokiem, przed ostatnią grupą. A więc Kamil Stoch,
powinien już tylko postawić kropkę nad i przypieczętować pięknym skokiem ten historyczny moment, kiedy po raz pierwszy wygramy konkurs drużynowy na polskich skoczni. Ale jak go znamy obydwaj, on postawi tę kropkę w imponującym stylu, skacząc z przytupem, tak, dalej od innych. Nie ma u niego połowicznych rozwiązań. Albo walczy o wszystko, albo po prostu wie, że nie ma możliwości, nie jest w danej formie, żeby sięgnąć. Polacy o 17,4 punktu przed Norwegami. Na trzecim miejscu Niemcy tracą 21,3. Austria, klęska, 89,9. Słowenia 104,9. Japonia 117,1 punktu. To są duże przewagi. Pamiętamy, jak wygrywaliśmy Mistrzostwa Świata w Lahti przewagą 25 punktów i 0,7. Ale tam rewelacyjnie Piotr Żyła, dwa razy kapitalne skoki, 130,5, 123. W Lahti to były znakomite odległości, 129. Kubacki miał najdłuższy skok, 130,5. Kot, 130,5. Stoch. Oto kolejność, w jakiej będą skakali zawodnicy w serii finałowej. No i tutaj myślę, że Norwegowie będą musieli stanąć naprawdę. Przede wszystkim Andreas Stjern będzie musiał się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, by odeprzeć atak Richarda Freitaga. Różnica między Niemcami między Norwegią a Niemcami to około 4 punktów, dokładnie 3,9. Taką przewagę mają Norwegowie nad Niemcami, ale Richard Freitag będzie atakował, bo jest mocniejszy od Stiernena. To już zostawmy Niemcom i Norwegom, natomiast dla nas najistotniejsze jest dzisiejsze zwycięstwo. Ono buduje nastrój, buduje mocną pozycję tej drużyny, która, przypomnijmy, jedzie w glorii Mistrzów Świata na Igrzyska Olimpijskie do Pjongczangu. Rozpoczęliśmy ostatnią grupę. Zawodnicy skaczą w odwróconej kolejności co do zajmowanych miejsc, a więc rozpoczynają Czesi, a kończyć wszystko będzie Kamil Stoch. Korzyszek. 119,5 metra podczas pierwszego skoku, teraz 123 metry. Czestmira Korzyszka, którego także będziemy oglądać jutro podczas rywalizacji indywidualnej. Więcej muzyki jest dzisiaj na Wielkiej Krok w imieniu Stanisława Marusarza. Mniej tych trąbek, które czasami już zaczęły zakłócać widowisko. Jeśli znacie, to śpiewajcie. Są na miejscu piątym po tym skoku. 848,9 punktów. Plus wyraz zostaje. A z numerem czwartym reprezentacja Szwajcarii. Number four. Podczas pierwszego swojego skoku z nimi 127,5 metra. Ten kolor tych butów jest nieprzyjemny. Tak jakby założył do dresu jakieś czarne lakierki, błyszczący karbonowy materiał. I to jest łatwy skok. Buty nie skaczą, skacze zawodnik. Tak. Skorzystał już z jednego przywileju. Wiązań Vancouver, zdobywając 2 złote medale, ale drugi raz chyba tej sztuki się nie da powtórzyć. To wszystko jest za późne, jak twierdzą trenerzy. No, poczekajmy, czas płynie, zobaczymy to wszystko tak, że dodaje pikanterii tej walki, walce o złote medale i tytuły Mistrzów Olimpijskich. 126 metrów, próbował nawet tutaj tym telemarkiem wylądować Simon Amann. Ale to już w jego dawnym stylu. To, co już zresztą sędziowie szybko rozpracowali, przejrzeli na oczy i stąd 50 punktów od sędziów jedynie dla 4-krotnego mistrza olimpijskiego Simona Amanna. Junshiro Kobayashi. Później Preutz. No i zacznie się decydująca rozgrywka. Będziemy oglądać Niemców, Norwegów i Kamila Stocha. O, jeden z lepszych skoków Kobayashiego. Tak, 128, tak było podczas pierwszego skoku. Teraz 130 metrów, a więc 2 metry dalej, ale w zdecydowanie lepszych warunkach skakał Junshiro, bowiem tylko 1,3 punktu będzie miał dodane za wiatr, plus oczywiście 4,8 za obniżony rozbieg. A przed chwilą mieliśmy dodawane punkty na poziomie 8, 7,9, 7,4, czyli zmieniły się warunki istotnie. Na pierwszym miejscu Japończycy. Trzech już jest i teraz czwarty do Brydża. Za moment wyląduje. Zwycięstwa w Pucharze Świata powinien wylądować w pięknym stylu.
Kamil Stoch. Słoweńcy, później Austriacy. Pięć reprezentacji pozostało jeszcze na górze. Pięciu skoczków. Leuc zdecydowanie najlepiej skakał w pierwszej serii ze Słoweńców. Nie przypominają tego składu, który zdobył Mistrzostwo Świata w lotach, ale oj, to... Oj, no właśnie. Pech. Na całe szczęście nic się nie stało, 133,5 metra. Ale to na odjeździe, więc oczywiście będą straty punktowe, ale większe straty mogą być, jeśli się poobijał. Nie, widać, że wstał szybko. Na całe szczęście narty się wypięły błyskawicznie, nie zrolowały się pod zawodnikiem. Patrzy na to Peter Preutz, gdyby nie dowierzał, jak to się mogło stać. Zdarzyło mu się to już przy rozpoczęciu sezonu poprzedniego w Rukach. No zobaczmy, jak doszło do tego upadku. Co też takiego się stało? Tu pięknie położony, pięknie stylowo skacze Peter Preutz. Lądowanie. Lądował telemarkiem. Przykrawędziowała mu troszeczkę prawa narta. Albo źle dociążył nogi. Przeniósł ciężar ciała. Proszę zwrócić uwagę. Przykrawędziowała narta lewe, prawa. I on przeniósł ciężar ciała na tę nartę. Nie ustał tego skoku po prostu. Tu go odwróciło. Bał się, że zakrawędziuje mu lewa narta i przeniósł na prawą, która i nie wytrzymał siły. No, tym samym noty po 11 punktów. Ale odległość 133,5 metra Petera Preutza, więc identyczna, jaką uzyskał w pierwszej serii. Walczył o odległość, ale na szczęście nic się nie stało, bo igrzyska za chwilę w Lingen. W przyszłym tygodniu, przyszły weekend, ostatnie zawody Pucharu Świata przed Pjongczangiem. Cztery reprezentacje na górze. Stefan Kraft, 132,5 metra. Oczywiście zdecydowanie największy wiano punktowy wniósł do dorobku Austriaków, ale mizerny to dorobek. Strata gigantyczna do Polaków. Ciągle ma piękne dźwignięcie, później lot, ale brakuje metrów. No jest to, myślę, 130-metrowy skok Stefana Krafta, może nieco ponad 131,5. Odległość, jaką uzyskał w tym momencie reprezentant Austrii. Austriacy zakończą dzisiejszą rywalizację na czwartym miejscu. Bowiem przed nami trzy najlepsze nacje. Trzy najlepsze drużyny. Za moment. No Niemcy, wszystko będzie jasne. Richard Freitag, potem Andreas Stiernen i kończyć wszystko będzie Kamil Stoch. Tak jak przystało na wielkiego mistrza. Ma już cztery wygrane zawody Pucharu Świata tutaj. No. Indywidualnie. To byłaby piąta wygrana, a jutro może być piąta indywidualna, dlatego że jest wyraźnie mocniejszy od rywali, ale poczekajmy. Freitag był w pierwszej serii punktowo lepszy od Kamila Stocha. Niewiele, ale lepszy. Ale przypomnijmy, to jest przecież 17 punktów przewagi przed tą ostatnią grupą. Na co stać Richarda Freitaga w tym ostatnim skoku? On walczy o drugie miejsce dla Niemców. Richard Freitag już w powietrzu. Można spodziewać się dalekiego skoku i on skacze daleko. Nie wiem, czy to nie będzie najdłuższy skok jak na razie. 136, pamiętamy Stefana Huli. 137 metrów. Świetny skok. Dodane 3,3 punktu. No i wysokie noty, chociaż tym razem sędzia z Korei 17,5 troszeczkę nie zauważył klasy Niemca. Pozostali po 19, 1, 18,5. Ale to był piękny skok, troszeczkę z problemy na odjeździe. No Niemcy już będą mieli swoją łączną notę 1067,3 punktu. O 80,5 punktu wyprzedzili Austriaków. Ciężkie zadanie przed Andreasem Stiernenem. Stiernen teraz musi zaatakować Niemców bardziej, aniżeli myśleć o tym, żeby zbliżyć się do Polaków. 136,5 metra. Taka odległość wymagana przed Andreasem Stiernenem, by pokonać Niemców, by przeskoczyć Richarda Freitaga. Czy stać go? Stać go by było w normalnej formie, kiedy potrafił nas zadziwić rekordami skoczni, ale teraz... Nie. O, bliżej, ale i tak dobry skok. Zdecydowanie najlepszy na razie skok Stiernena. Znacznie bliżej. To jest zaledwie 129,5 metra, a więc raptem metr dalej niż to, co zrobił Stiernen w pierwszej serii. Jeżeli chodzi w tym momencie o prowadzenie, Niemcy co najmniej na drugim miejscu w dzisiejszym konkursie. Norwegowie na co najmniej w tej chwili tak, drugim, na trzecim najprawdopodobniej.
Zobaczymy. Norwegia czy Niemcy po tym skoku. 137 Freitag, 129,5 Stiernen i Niemcy o 12,1 punktu przed. A teraz wszystko się rozstrzygnie w ostatnim skoku. Kamil Stoch i szansa na to, żeby stanąć po raz 11 w Zakopanem na najwyższym podium. 10 do tej pory zwycięstw indywidualnych. Bobak, Fias, później 4 razy Adam Małysz, 4 razy Kamil Stoch. I to jest szansa na tę pierwszą wygraną drużynową. Kamilu, stąd takie rzeczy się robić. Musi skoczyć 128. 28 metrów i patrzmy w powietrzu, Kamil, będzie daleko. Ależ, ależ, ależ pięknie. Ależ on to zrobił w niewiarygodnym stylu. Wiedzieliśmy, rekord, rekord, który chciałem, żeby skoczył w pierwszej serii. 141,5 metra. O metr dalej niż Simon Amann. I łączna nota będzie imponująca. Od sędziów dostanie tak. 1/10 za wiatr. 4,8 za bramkę. Po 16 startował. 18, 17,5, 19,1. Fantastyczny skok. Może on słyszał, że chcieliśmy, żeby ten rekord padł tutaj w imponującym stylu, żeby postraszył przed jutrzejszym niedzielnym konkursem także rywali w indywidualnej rywalizacji. Mówiliśmy o tym, że Kamil, no to jest te niesamowite granitowe nogi, ale które świetne. Wytrzymują te niewiarygodne przeciążenia. Świetnie, że skrzyżowane narty. I jak on to zrobił? Dobrze, że nie ląduje już tym przyklękiem, bo tego nie wybroniłby się. Proszę zobaczyć, radość. Wszyscy trzej, tutaj Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot czekają na skok kolegi. To jest ten duch zespołu, to jest ta jedność, którą oni tworzą, która nam sprawia tyle szczęścia i radości. A przynosi ponadto sukcesy. Ja nie wiem, co bardziej podziwiać. Odległość, nowy rekord 141,5. Czy to wyjście z opresji w lądowaniu i jaka przewaga nad Niemcami? 24,7. Wodko, ja myślę, że podziwiajmy to, w jakim stylu otworzyliśmy i napisaliśmy nowy rozdział historii polskich skoków. Pierwsze drużynowe zwycięstwo w Polsce, na polskiej skoczni, gdzie znokautowaliśmy rywali. 24,7 punktu przewagi nad Niemcami. 36,8. Panowie, dziękujemy wam pięknie. Jesteście wielcy, jesteście mistrzami, jesteście najlepsi. I zróbcie teraz po tym pierwszym kroku polskim kolejny krok w Korei Południowej, w Pjongczangu, walcząc o tytuł mistrzów olimpijskich w drużynie. Polska, Niemcy, Norwegia, Austria, Japonia, Słowenia. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby dwukrotni mistrzowie olimpijscy Niemcy byli za nami. A gdyby popatrzeć indywidualnie na dzisiejszy konkurs, wygrałby go Kamil Stoch. Na drugim miejscu byłby Richard Freitag, na trzecim Stefan Hula. A więc dwóch biało-czerwonych w gronie najlepszych trzech zawodników dzisiejszego konkursu, patrząc indywidualnie. Ale to przecież drużyna i ten głośny okrzyk. Kto Polska, kto Polska. Pięknie. 292,4 łączna nota Kamila. To po prostu imponujące, ale jak się bije rekord. Jak się skacze w tak imponującym stylu, to trudno oczekiwać czegoś innego. I Pucharze Narodów jesteśmy na miejscu trzecim. Norwegia, Niemcy, Polska. Norwegia 3579 punktów, 3469, Niemcy 2888, same ósemki. Polska. Wielkie, wielkie gratulacje. A my przenieśmy się, celebrując ten wspaniały moment, do Maćka Jabłońskiego, obok niego Adam Małysz. Panowie! Adamie, rzadko kiedy zdarzają nam się takie chwile, że nie wiadomo, co powiedzieć ze szczęścia. Ja właściwie nie wiem, o co cię zapytać i zdaje się tylko na twoją ocenę. No powiem tak, no Stefan płakał w Oberstdorfie, ja bym się tutaj popłakał teraz, także prawie mi odjęło mowę, no coś pięknego. Wygrać u nas drużynowo, to pokazuje po prostu wielką klasę i ci ludzie tutaj przyszli dla chłopaków i to zasługiwało teraz na to, żeby dopełnić tego w 100%, żeby byli zadowoleni, żeby jutro przyszli tutaj jeszcze z lepszymi humorami, mimo to, że pewnie niektórzy będą pod rynku, ale będą naprawdę tutaj jutro kibicować jeszcze podwójnie. No to teraz już tak po tej chwili ochłonięcia zapytam cię szczegółowo, czy zadrżałeś, bo mi serce uciekło do gardła, gdy Kamil pobił rekord skoczni. To był niesamowity skok. Jaki, w jak niewiarygodnym stylu on się wyratował z opresji?
Znaczy to jest doświadczenie, to jest wiadomo, że doświadczenie robi swoje, ale to było widać, że Kamil skoczył bardzo dobry skok od razu z progu, ale później w locie też było widać, że chciał jak najdalej, że ciągnął do samego końca, żeby podkreślić to dzisiejsze zwycięstwo. Tyle czasu czekaliśmy w Wiśle, cieszyliśmy się na Igielicie, gdy nasza reprezentacja dokładała, mówiąc kolokwialnie, rywalom, ale zielone to nie to samo co białe. Oczywiście, że tak. Ja aż się boję, jakie oczekiwania będą na olimpiadzie. No to jak to mówią niektórzy, po leku, na razie celebrujmy to, co teraz, ale wysłaliśmy sygnał rywalom, że w Pjongczangu naprawdę będą musieli się nas bać. Dokładnie tak. Ja mówiłem, że mistrzostwa świata są mistrzostwami świata, to są loty, ale na średnich obiektach dużo rolę odgrywa odbicie i sam styl techniczny, więc tutaj jesteśmy naprawdę teraz w bardzo dobrym punkcie, ale też nie zapominajmy, że jesteśmy u siebie, więc zawsze to procentuje troszkę i u nas zawsze się lepiej skacze, tym bardziej przy takiej publiczności, no 25-6 tysięcy ludzi, którzy są na obiekcie, a to co jest poza, już ani nie mówię, więc to chłopaki słyszą. Nawet Stefan przed pierwszym skokiem mówi, pierwszy raz jadąc na rozbiegu słyszał kibiców. Także to pokazuje, co Zakopane potrafi. Kamil Stoch dzisiaj, gdyby to był konkurs indywidualny, zwyciężyłby, zdobyłby 100 punktów, ale trzecie miejsce zająłby ten uwielbiany przez nas Stefan Hula, co do którego już się gdzieś powoli przylepia nasz polski Noriaki Kasai. No, fantastyczna forma akurat przed igrzyskami, przed konkursami indywidualnymi i drużynowymi. Dokładnie tak. Ja myślę, że dzisiaj na pewno Stefan to, co zrobił, on w połowie, a może i w 80% wygrał tę drużynówkę. Bo ten jego pierwszy skok, później ten jego drugi skok, bardzo chłopaków na pewno podniósł na, gdzieś tam na duchu. I Dawid, który skakał na końcu, i później Kamil, po prostu wiedzieli, że muszą tylko dobrze się odbić. I też tak zrobili, także no fajnie jest, jeśli mamy 4-5 zawodników na tak wysokim poziomie, i że jest na kogo liczyć. Adamie, ja wiem, że wy zawsze ze spokojem podchodzicie do sukcesów, bo myślicie od konkursu do konkursu, czy też od takich małych kroków do dalekosiężnych planów. My, dziennikarze i kibice, oczywiście jesteśmy w euforii, ale powiedz szczerze, czy taki konkurs jak dzisiaj jednak nie podbuduje przed wyprawą do Korei? Przyszli opaki. Podbuduje. Panowie, zapraszam. Panowie, sytuacja jest następująca. Zanim złożę wam ogromne gratulacje i zanim dołączę do nas Kamil i Maciej, muszę zrobić jedną rzecz. W imieniu wszystkich kibiców i dziennikarzy czapki z głów. Stefan, byliście dzisiaj po prostu wyśmienici. Bardzo się z tego cieszę. Cała drużyna, naprawdę dobrześmy się spisali. Skakaliśmy na bardzo wysokim poziomie. I no jeszcze tutaj w Zakopanem, można powiedzieć, w domu przy naszych najwspanialszych kibicach mogliśmy im sprawić tą radość, sobie, trenerom, wszystkim. Ja zapytałem przed kilkoma chwilami Adama Małysza o to, czy taki konkurs jak dzisiaj w jakiś sposób powoduje, że te oczekiwania przed Igrzyskami Olimpijskimi są jeszcze takie bardziej optymistyczne. Ja wiem, że wy, i powtórzę to, co mówiłem Adamowi, niespecjalnie dajecie się porwać euforii, takiej jak wielotysięczny tłum, ale jednak chyba jest coś po takim konkursie, że myśli się z większą radością przed Pjongczangiem. A jeżeli chodzi o nas, to myślę, że głównie jest to kwestia takiej dodatkowej energii, pozytywnej bardzo, a jeżeli chodzi o te apetyty, to myślę, że głównie będą rosły właśnie u kibiców i dziennikarzy. No my jednak musimy mieć głowę na karku i pilnować swojej roboty, bo to jest coś, co nam pozwala osiągać takie wyniki. Jest już drugie 2/4 naszej drużyny. Ja jestem świadomie, panowie, bez czapki, ponieważ właśnie przed całą drużyną, mimo że was tu nie było, zdjąłem czapkę z głowy. Ogromne, ogromne gratulacje. I znowu powtórzę to, co mówiłem Adamowi Małyszowi. Byłem przy wszystkich waszych fantastycznych zwycięstwach w Wiśle drużynowych, gdy wygrywaliście z ogromną przewagą, ale ta wiktoria na śniegu jest zupełnie inna niż wiktoria na Igielicie. Tak, to smakuje fantastycznie, szczególnie tu w Zakopanem, tak, w wspaniałej atmosferze. Do tego zbiegło się to ze setną rocznicą odzyskania niepodległości, także jest to wspaniałe uczucie i wielka duma dla nas zawodników, że możemy w takim wydarzeniu tutaj uczestniczyć.
Kamilu, ogromne gratulacje, nie tylko z powodu zwycięstwa, ale co rzecz oczywista, z powodu fantastycznego rekordu skoczni, który zabrałeś Simonowi Amanowi, polski zawodnik, rekordzistą na wielkiej krokwi. Czy tobie tak jak nam zadrżało serce przy lądowaniu? Nie, wiedziałem, że to nie będzie ładne lądowanie, ale wszystko było pod kontrolą, także nie ma problemu. Czy zgodzisz się, że pomęczę cię jeszcze troszkę po dekoracji? Odrobinę tak. Bardzo ci dziękuję. Zapraszam w takim razie na podium i oddajemy szczęśliwy głos do studia. Nie może być inaczej, drodzy państwo. Wielka radość. Wszystko, o czym marzyliśmy, dostaliśmy dzisiaj, chyba nawet więcej. To wspaniałe zwycięstwo polskiej drużyny, historyczne, pierwsze na polskiej ziemi, pierwsze w rywalizacji zespołowej na wielkiej krokwi. Styl, w jakim dokonali tego polscy skoczkowie, jeszcze na koniec, w finale 141,5 metra Kamila Stocha. Rekord przebudowanej, zmodernizowanej wielkiej krokwi. Radość niewypowiedziana. Oczywiście. I jeszcze dodajmy, że co zawody, to tworzymy historię. Zawodnicy tworzą historię. Zaczęło się od turnieju czterech skoczni. Potem Mistrzostwa Świata w lotach. I teraz historyczne pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata na naszej polskiej ziemi w Zakopanem. Wspaniałym stylu. Apoloniusz Tajle próbował tam nawiązać kontakt wzrokowy z tą naszą czwórką. Machał z gratulacjami. No jest się z czego cieszyć, powiem krótko, jak Maciek Jabłoński, rzeczywiście czapki z głów przed Polakami, tym bardziej, że za moment usłyszymy po raz drugi dzisiaj hymn Mazurka Dąbrowskiego tutaj pod wielką krokwią. Przenieśmy się zatem do naszych komentatorów, bo za moment ceremonia dekoracji zwycięskiej polskiej drużyny w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Piękny sukces, piękny nastrój. Wspaniałe słowa sportowców, którzy mówią o tym, że robią to, żeby sprawić przyjemność widzom. Tym kibicom, którzy są na stadionie, na wielkiej krokwi, na skoczni. Ale sytuacja dzisiaj była rzeczywiście emocjonująca, piękna. 141,5 metra. Mówiliśmy o tym wcześniej. On nie będzie skakał tak tylko, żeby zapewnić zwycięstwo polskiej drużynie. Pokaże najwyższą klasę sportową, dlatego że jest to mistrz świata, dwukrotny mistrz olimpijski i potencjalny kolejny medalista olimpijski w Pjongczangu. A tymczasem trzecie miejsce, reprezentacja Norwegii, Anders van Emmel, Johan André Forfang, Mariusz Lindvik i Andreas Stjernen. A na moment drugie miejsce dla Niemców, 24,7 punktu przegrali Niemcy z biało-czerwonymi. Skakali w składzie Markus Eisenbichler, on zaczynał, Stefan Laje był jako drugi, Andreas Wellinger, który popisał się tutaj naprawdę dobrymi, dalekimi skokami, Richard Freitag, który już wysłał wiadomość tymi swoimi fantastycznymi próbami, że tutaj tanio skóry nie sprzedaj, będzie walczył i stawi czoła reprezentantom Polski. Tym, którzy teraz stają na najwyższym stopniu podium. Historyczny moment, historyczna chwila. Po raz pierwszy wygraliśmy w Polsce. Chłopaki, czapki z głów, szacunek największy wam się należy. Indywidualnie mieliśmy złoto Fortuny w 72 roku w Sapporo. Później 4 medale w karierze Adama Małysza. 3 srebrne, 1 brązowy. 2 złote medale Kamila Stocha. A teraz pora, żeby pokazać, że jesteśmy na tyle mocni, na tyle zwarci, na tyle gotowi do poświęceń jako Polacy, żeby odnieść sukces sportowy, że ten medal wydaje się najważniejszy. Ale kiedy potencjalny medal. Oczywiście cały czas marzymy o tym, żeby stało się to faktem, stało się to ciałem. Za pierwsze miejsce w Pjongczangu. Pan minister sportu i turystyki Witold Bańka. Witold Bańka, minister sportu i turystyki, który wręczy najlepszej reprezentacji, najlepszej drużynie. Właśnie wspominają o tym, oni podkreślają wszyscy. Stefan Kula, Kamil Stoch, dwaj przyjaciele. Maciej od tyłu i z prawej strony. Który sam był sportowcem w posadzce na Mistrzostwach Świata, biegał w sztafecie oraz zdobyła medal Mistrzostw Świata. To jest zrozumiałe wtedy, jak ważny jest wysiłek i cel, który jednoczy ludzi. Ale ta czwórka wykonała ciężką pracę, na którą złożyło się wiele osób. Cały sztab
To przecież trenerzy Stefan Horngacher, Grzegorz Sobczyk, Zbyszek Klimowski, którzy ciężko pracują. To przecież serwismeni Maciek Kleczmer, Kacper Skrobot, którzy przygotowują narty. To badanie, mierzenie temperatury, śniegu, patrzenie, jakie smary dobrać, jak to wszystko przygotować, by te narty jechały na rozbiegu. To przecież Łukasz Gębala, fizjoterapeuta. No, można by tak wymieniać. To przecież Michał Doleziarski, doktor Winiarski. To przecież Matias, no, odpowiedzialny za sprzęt. Probinger. Tak, Probinger, odpowiedzialny za... Fizjolog Pernicz. Austriak w Wiedniu koordynuje całą pracę Stefana Horngachera i współpracują fantastycznymi rezultatami. Im wszystkim należą się największe gratulacje za te piękne momenty i te wspaniałe chwile, które teraz przeżywamy. A to przecież wczoraj zwycięstwo Kamila w kwalifikacjach, dzisiaj fenomenalna wiktoria, wspaniały triumf biało-czerwonych w drużynie, a jutro rywalizacja indywidualna. Równie smacznym podtekstem, po pierwsze walka o piąte, zwycięstwo Kamila Stocha, żeby wyrównać rekord Schlierenzauera, a ponadto ważne, bowiem tak to było w roku Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2004, że dwaj stojący na podium, zwycięzca Bardal i drugi Peter Preut, stanęli także na podium Igrzysk Olimpijskich za chwilę. A wtedy pamiętamy ostatnie zawody w Willingenu. Dwukrotnie wygrał Kamil Stoch i dwukrotnie został mistrzem olimpijskim, czyli to już teraz nie ma przypadku. Tutaj forma, którą prezentują, to jest najwyższej próby i najwyższej jakości. A tym bardziej, że obiekty w Pjongczangu i skocznia duża i skocznia normalna są to skocznie, które odpowiadają naszym reprezentantom. Wiadomo, warto by przypomnieć Maciej Kot, zwycięstwo podczas próby przedolimpijskiej na normalnej skoczni w Pjongczangu. Trzecie miejsce Kamila na dużym obiekcie. Później zwycięstwa obu w Sapporo. Wszystko to pięknie się zaczęło, a teraz ten cudowny moment. Mazurek Dąbrowskiego. National Hymn of Poland. Z werwą, z radością i nadzieją. Za tydzień rywalizacja w Willingen. Przepraszam, jeszcze śpiewają kapelę. Śpiewana a cappella Mazurek Dąbrowskiego, hymn na cześć tego cudownego triumfu biało-czerwonych. Za tydzień Willingen, przedolimpijski sprawdzian, ostatnia próba, a potem już wszystkie reprezentacje zapakują się do samolotów i udadzą się w kierunku Pjongczangu w Korei. Zmajoryzowaliśmy skoki. W zeszłym roku zdobyliśmy Puchar Narodów, a jednocześnie prawie 50% udziałów światowego rynku dzisiaj należy do Polski. Największe oglądalności, największe sukcesy. To wszystko jest po prostu wynikiem dobrej pracy, którą wykonał ten zespół, o którym mówiliśmy przed chwilą. Nie popuszczę wam, chłopaki, parę słów do naszej publiczności będzie musiało być, ale również myślę, że parę słów... Patrząc na takie obrazki, kiedy podziwiamy tych naszych bohaterów, którzy tak wspaniale zaprezentowali nam się dzisiaj, rośnie serce i z większą niecierpliwością, sportową ekscytacją czekamy na to, co będzie działo się podczas rywalizacji olimpijskiej. Wszystko będziemy wiedzieli już niebawem.
10 lutego. Szybko. W naszym tygodniu jeszcze weekend Willingen, później błyskawiczna podróż Willingen do Warszawy, ślubowanie olimpijskie o 10, o 16, 15.40, samolot do Seulu, Seulu do Pyeongchang i treningi 7, 8 kwalifikacje, 9 otwarcie igrzysk, 10 konkurs na normalnej skoczni, którym powinniśmy się mocno liczyć. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy i jesteśmy przeszczęśliwi, że mogliśmy wspólnie z Państwem dzielić tak cudowne momenty i wspaniałą historyczną chwilę polskich skoków narciarskich za ten cudowny konkurs. Dziękuję pięknie. Włodzimierz Szaranowicz i Sebastian Szczęsny. Kłaniamy się Państwu nisko. Oddajemy oczywiście głos Maciejowi Kurzajewskiemu, a więc do naszego studia. Do kibicowania zaprosił producent paliw zimowych Grupa Lotos, sponsor programu. Na program zaprosił sponsor Grupa Azoty, producent nawozu Saletrosan 26. Sponsorem transmisji był Apart, dystrybutor szwajcarskich zegarków Bergstern. Moja córeczka tak szybko wyrosła. Pamiętam to jak dziś. Tyle przygotowań, radość, emocje i nagle piekielny ból, pęcherz. Weź Urofuraginą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, babciu, zawsze byłyście dla mnie wsparciem. Tak jak Urofuraginum. Teraz także Urofuraginum Max. Maksymalna dawka w jednej tabletce. Od grupy Adamet. Wesołych świąt, kochanie. Na pewno jest nowy? No cóż, Jaguar. Tylko teraz modele z rocznika 2017 tańsze o wartość podatku VAT. Ech, ta moda na fitness, dieta, ćwiczenia, że firma powinna jakieś karnety załatwić. Po co? Nikt wam nie da takiego wycisku jak szef. Zaczynamy. Nóżka lewa, nóżka prawa. I w lewo. I w prawo. Pajacyki. W pracy o wszystko trzeba się nagimnastykować? Pobierz aplikację Pracuj.pl i znajdź firmę w lepszej formie. Sprawdź, czy nie szukasz wygodniej. Ty patrz, karmi? Nie za słodko? Nie tak słodko, jak myślisz. Karmi. Nie za słodkie, nie za gorzkie. Z chmielu i jęczmienia prażonego na ciemno. Karmi. Nie za słodkie, nie za gorzkie. Sery Hochland. Kremowe i pyszne. Za to je lubimy. Ale z czego są zrobione? Przyjrzyjmy się. Sery Hochland robi się z sera. Prawdziwego, dojrzewającego. Z aromatycznych ziół i warzyw. Sprawdziłam. To jest tajemnica pysznego smaku serów Hochland. Test jakości i smaku zaliczony. Hochland. To jest pyszne. Przy nim kobiety tracą kontrolę. Jest najlepszy, robi ze mną takie rzeczy, że... Będzie pani zadowolona. Umówiłam się z Mańkiem na sesję. Komedia, która zrobi wam dobrze. Podatek od miłości. W 10 minut mnie nie poderwiesz. Teraz spróbuję. W kinach. Sponsorem transmisji jest Apart, dystrybutor szwajcarskich zegarków Bergstern. Do kibicowania zaprasza producent paliw zimowych Grupa Lotos, sponsor programu. Na program zaprasza sponsor Grupa Azoty, producent nawozu Saletrosan 26. Piękna ceremonia, dekoracja.
Przeżywamy to szczęście pierwszego historycznego zwycięstwa polskiej drużyny w zawodach Pucharu Świata na polskiej ziemi, tutaj w tej świątyni polskich skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi, skoczni imienia Stanisława Marusarza. Nikt z kibiców nie opuszcza skoczni, nie opuszcza widowni. Wszyscy wsłuchują się w słowa naszych zawodników, którzy, no choćby Kamil Stoch zapytany o Igrzyska Olimpijskie, o to, że ta najważniejsza impreza sezonu rozpoczyna się za 13 dni, powiedział: hola, hola, jeszcze mamy sporo do zrobienia, jest jeszcze kolejny weekend Pucharu Świata w Willingenhalle, ale są jeszcze jutrzejsze zawody. To tylko pokazuje, jak radosne w tej chwili jest to i skakanie, i oczekiwanie na kolejny start. No, oczywiście słusznie zauważył Kamil, że jeszcze jest jutro, jeszcze za tydzień Willingen, ale generalnie bardzo ważne jest to, że nasi zawodnicy doszli już do bardzo wysokiej formy, przecież tak wyraźnie pokonać Norwegów, Niemców, prawda, bardzo wyraźnie, no to to jest coś, co bardzo mocno podładuje naszych zawodników i troszeczkę osłabi naszych przeciwników, no tutaj głównie tych najgroźniejszych rywali, czyli Niemców i Norwegów, bo dzisiaj, w dniu dzisiejszym nie mogli wygrać z Polakami, po prostu za dobrze Polacy skakali, ale różnica też jest tak duża i jeszcze tendencja co najmniej leciutko zwyżkowa, że słyszeli Państwo wypowiedzi naszych zawodników spokojne, oni tutaj dziękowali kibicom za ten doping, bo tu zawsze naprawdę nasi zawodnicy dobrze skaczą. No i widocznie coś jeszcze podładowało. No i o to chodzi w tej końcówce. Teraz zaczyna się gra nerwów, gra psychologiczna. My oczywiście analizujemy też dokonania dzisiejszego konkursu drużynowego w kontekście niedzielnego konkursu indywidualnego i ta pierwsza trójka, no Kamil Stoch, Richard Freitag, ale i Stefan Hula byłby na tym podium indywidualnym. No tak, dzisiaj Stefanek, tak będę o nim mówił, zawsze tak mówiłem, wybaczcie Państwo, no dał dwa wspaniałe skoki. To były skoki na 136 i 135,5 metra, także daleko i równo. Daleko, równo, powtarzalnie, pewnie i ładnie stylowo, do czego nas zawsze on przyzwyczajał. No i to takie wirtualne, powiedzmy sobie, miejsce na podium absolutnie mu się należało. No zdominowałby te zawody Kamil, który ustanowił nowy oficjalny rekord przebudowanej Wielkiej Krokwi. Przypomnijmy Państwu, 141,5 metra. Tak, rekord skoczni Kamila Stocha to jako dodatkowy walor tego dzisiejszego zwycięstwa polskiej drużyny, a za moment dwaj Maćkowie, Maciej Jabłoński, Maciej Koło obok niego. Maćku, jest takie wyświechtane powiedzenie, którego ja bardzo nie lubię prywatnie. Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy. Ja to odwrócę. Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak zaczyna, bo to ty zacząłeś drogę do tego historycznego sukcesu. No przyznaj, że dawno nie skakałem w pierwszej zmianie, była to dla mnie pewna nowość, ale przede wszystkim wielka radość powrotu do drużyny po Oberstdorfie, gdzie zabrakło mnie w składzie. Także było to fajne, że mogłem zacząć dzisiaj dobre skakanie Polaków. Wiadomo, że pod względem psychicznym nie ma znaczenia, czy pierwsza, czy ostatnia zmiana. Każdy musi dołożyć swoją cegiełkę, te dwa dobre skoki, ale też fajnie było obserwować to wszystko z dołu i być już tutaj na dole i po prostu chłonąć tą wspaniałą atmosferę, bo zazwyczaj skakałem w trzeciej zmianie i już nie miałem tyle czasu, żeby obserwować, co tu się dzieje na dole. Od jakiegoś z kolei czasu ty powtarzasz: ja kroczę swoją drogą, my ze Stefanem Korngacherem mamy swój plan przed igrzyskami, bo troszkę to się wszystko nie potoczyło tak, jak myślałeś. Ale czy dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w tej szczególnej chwili, w drugiej serii też myślałeś sobie na belce: ja sobie kroczę swoim planem, bo jeśli tak mi odpowiesz, to z trudem ci będę musiał uwierzyć, z wielkim trudem. Jeszcze nie myślałem o tym. Realizowałem swój plan, tak, ale oczywiście walczyłem o to, żeby skoczyć jak najdalej. Miałem wszystko fajnie poukładane w głowie, wiedziałem, co mam zrobić i chciałem to zrobić na 100%. I ta atmosfera po prostu też dodała mi skrzydeł, więcej takiej pozytywnej energii, swobody i skakało mi się naprawdę bardzo dobrze. Ale wiem, że jest jeszcze rezerwa i po prostu dzisiaj muszę znowu przeanalizować te skoki, żeby na jutro te drobne mankamenty jeszcze poprawić.
Maćku, ogromne, ogromne gratulacje. Prześpij spokojnie noc i jeśli pozwolisz, ja teraz spróbuję chwycić któregoś z twoich kolegów, bohaterów, takich jak ty. Na razie oddam głos Maciejowi Kurzajewskiemu. Tak, a ja tylko przypomnę te skoki odległości uzyskane przez Macieja Kota, 133 i 130 metrów w dzisiejszym konkursie drużynowym. Chciałoby się powiedzieć, Maciek wrócił w dobrym momencie do drużyny. Wracamy do Macieja Jabłońskiego, bo tam sytuacja jest bardzo, ale to bardzo dynamiczna. Stefan Hula obok mnie. Stefanie, mogę powiedzieć tylko jedno. Jak się poczujesz, kiedy, powiem takie słowo, bohater? Ja myślę, że wszyscy jesteśmy dzisiaj bohaterami. Każdy spisał się bardzo dobrze i cieszymy się, bardzo się cieszymy, że po raz pierwszy tutaj w Zakopanem odnieśliśmy zwycięstwo. Ja w ogóle pierwszy raz, także no lepiej się to nie mogło ułożyć. Także dziękuję. My lubimy statystyki w konkursach drużynowych przekładać na indywidualne osiągnięcia. Zdajesz sobie sprawę, że gdyby to był konkurs właśnie indywidualny, to stanąłbyś na podium? Fajnie, ale jutro będzie indywidualne, trzeba to powtórzyć. Ale Stefan Hula jest bardzo powtarzalny, jak mówią wszyscy, więc ja cię tu nie chcę, mówiąc kolokwialnie, nakręcać. Spokojnie pewnie do tego podejdziesz, ale ja proszę tylko jedno, powtórz to, co dzisiaj. Dziękuję bardzo, naprawdę będę się starał. Teraz trzeba by było dobrze odpocząć, aby jutro te nogi pracowały i żeby był tak samo fajny dzień. Życzę w takim razie spokoju, odpoczynku. Bardzo ci dziękuję. Kamil Stoch jest obok nas. Kamilu, bardzo, bardzo istotne pytanie. Myślę w imieniu wielu dziennikarzy i kibiców. Czy po tym skoku na 141,5 metra fenomenalnym wszystko jest w porządku? Czy nie było żadnego przeciążenia? Czy czujesz się dobrze? Wszystko w porządku. Poza tym, że chciałoby się jeszcze dalej skoczyć. To jest szansa. Będzie taka szansa. Pewnie, że tak. No im większa skocznia, tym większe możliwości. No i zawsze trzeba gdzieś te marzenia sobie stawiać i cele, ale cieszę się z tego, że dzisiaj pomimo no co by nie mówić, też dużej presji, też sporo adrenaliny się nazbierało, ale potrafiłem po prostu zrobić swoją robotę. Przede wszystkim jestem dumny po prostu z kolegów, bo oni dzisiaj naprawdę skakali świetnie. A czy wielkiemu mistrzowi, który wygrał już wszystko i mimo wszystko będzie miło, gdy zerknie jutro na listę startową, bo często pokazujemy takie obrazki wasze, gdy patrzycie na startową listę, gdy tam się pojawi właśnie Hill Record, Kamil Stoch, 141,5? Nie staram się na to patrzeć, ponieważ te rekordy tak naprawdę, to jutro się może wszystko zmienić i ktoś inny może skoczyć dalej. Dla mnie najważniejsze jest po prostu, żeby skakać jak najlepiej, oddawać najlepsze skoki. To będzie jutro mój cel. Czy ten dzisiejszy fantastyczny, historyczny konkurs, to fenomenalne wasze zwycięstwo w twojej głowie znajduje jakieś przełożenie na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie pod kątem drużynówki właśnie, bo wy znowu macie szansę na historyczny sukces, czyli medal olimpijski w drużynie? Przede wszystkim dzisiaj pokazaliśmy naprawdę jedność i to nie mówię tylko o zawodnika, ale o całym sztabie, wszystkich po prostu, którzy nas wspierają, naszych rodzin, które dzisiaj są z nami. No i też w pracownikach Polskiego Związku Narciarskiego, to wszystko, no i zwłaszcza kibicach. No. Wszystko się po prostu dla nas dzisiaj pięknie ułożyło, my daliśmy z siebie wszystko, no i możemy się cieszyć z sukcesu. A tym samym pokazaliśmy, że cały czas jesteśmy mocną ekipą i o sporym potencjale. Chciałbym cię zapytać teraz już o taką czysto sportową rzecz. Jest wiele celów w tym sezonie, jesteś liderem Pucharu Świata. Wiem, że zawsze mówicie, ja chcę zrobić to, co do mnie należy, czyli oddać dwa dobre skoki, ale jutro jest konkurs indywidualny i ty dzisiaj byłeś lepszy od Richarda Freitaga. Kibiców bardzo interesuje twoja z Niemcem walka o kryształową kulę. A jak ty do tego podchodzisz? Na luzie, spokojnie. Nie mam zamiaru walczyć z Richardem jutro. Chcę po prostu zrobić to, co do mnie należy i nie wiem, no, skakać po prostu najlepiej, jak będę potrafił. A jak to się wszystko poukłada, to już czas pokaże. No, jest jeszcze 50 innych zawodników, którzy
No, 49. No tak, tylko... 48 poza mną i Ryczardem. No tak, tylko na razie... No tak, tylko na razie wasza przewaga w Pucharze Świata jest spora, więc tu jest taka trochę bezpośrednia rywalizacja. Kto wie, jak będzie dalej, ale na razie tak jest. Na razie nie ma... Uważam, że nie ma też o czym mówić, spekulować, gdybać, bo jeszcze do końca sezonu daleko, a ja po prostu nie lubię rozmawiać, wolę i skakać. To na koniec jeszcze... No, Kamilu, nie możesz nam tego zrobić. To na koniec, żeby tak już zamknąć klamrą. Dzisiejsza wiktoria. Ty jakoś szukałeś w sobie patentów na to, żeby po takim wielkim sukcesie, a miałeś ich wiele, odciąć się i spokojnie spać? Czy cały czas takie zwycięstwo jak dzisiejsze powoduje, że trudniej jest zasypiać? Gdybym nie mógł spać, to bym dzisiaj był wrakiem już trochę, ale tak naprawdę staram się po prostu po powrocie do domu odciąć od wszystkiego i być normalnym człowiekiem, normalnym mężem dla swojej żony. Mam swoje obowiązki domowe i normalnie je wykonuję, także nie jestem, w domu nie jestem skoczkiem narciarskim, jestem po prostu zwykłym człowiekiem. Zwykłym, no po prostu człowiekiem, każdy z nas jest niezwykły właśnie. To piękne, ale mam nadzieję, że nie będziesz musiał mimo wszystko zmywać dziś naczyń. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Bardzo ci dziękuję. Wracamy do studia. Kamil Stoch dzisiaj indywidualnie najlepszy. Kamil Stoch, który dzisiaj poprowadził na równi ze swoimi kolegami oczywiście polską drużynę biało-czerwonych do historycznego. Będziemy o tym przypominać pierwszego na polskiej ziemi, pierwszego na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zwycięstwa w rywalizacji zespołowej w zawodach Pucharu Świata. Wrócę do tych słów Kamila Stocha z początku tej rozmowy. Zapytany o rekord, który dzisiaj ustanowił przebudowanej, zmodernizowanej Wielkiej Krokwi, 141,5 metra, powiedział, chciałoby się dalej skakać. To trudno o lepsze zaproszenie na jutrzejszy konkurs indywidualny. Oczywiście, myśmy tu nawet rozmawiali w sprawie tych dalszych skoków dzisiaj, że jury troszeczkę oszczędnie szafowało tą belką. Warunki były dobre i można było dzisiaj się pokusić o umożliwienie zawodnikom troszeczkę dalszych tych skoków. No ale myślimy, że to zostawi wyjają nam na deser na jutro, bo naprawdę można tu jeszcze dalej skoczyć i pod 150 metr spokojnie. Jeżeli oczywiście warunki pogodowe na to pozwolą, to możemy się jutro spodziewać jeszcze dalszych skoków. To jest wielki sukces polskiego sportu, stąd nie dziwi obecność ministra sportu, pana Witolda Bańki, pod Wielką Krokwią. Przed momentem wręczał nagrody najlepszym trzem drużynom, a teraz jest obok naszego reportera Macieja Błońskiego. Istotnie minister sportu i turystyki, pan Witold Bańka. Witam, panie ministrze. Witam serdecznie. Czy ja jadąc tutaj do Zakopanego, bo planowane było wręczanie przez pana nagród najlepszym, miał pan z tyłu głowy, a może to właśnie będzie Polska? Może to będzie właśnie ten historyczny moment. Ja rozmawiałem dzisiaj z chłopakami też rano przy okazji, przy śniadaniu właśnie w czasie zakopiańskim i naprawdę byli maksymalnie zmobilizowani. Widać było tego ducha walki, taką chęć tego pierwszego zwycięstwa, także naprawdę fantastyczny wieczór. Jest coś takiego niesamowitego i musimy to przyznać w sporcie, że kiedy kibice zasiadają przed telewizorami programu Pierwszego Telewizji Polskiej oglądając skoki, a tutaj tysiące pod Wielką Krokwią, to są takie chwile, kiedy nie ma w ogóle niczego innego, nie ma żadnych sporów politycznych, czegokolwiek. Wszyscy jesteśmy po prostu jednością. Zdecydowanie tak. To jest właśnie piękno sportu, piękno idei sportu, ta głębia, że wszyscy jesteśmy biało-czerwoni, wszyscy kibicujemy i ten sukces nas tak naprawdę jednoczy. I to jest ta moc chłopaków i też, że potrafią poprzez swoją też postawę, bo to są mimo tego, że wielkie gwiazdy, wielcy sportowcy, naprawdę także fantastyczni prywatnie ludzie. No i robią naprawdę fenomenalną pracę i dla sportu, i dla Polski. Ja wielokrotnie też powtarzam, że sukcesy naszych biało-czerwonych, że nasi sportowcy to są nasi najlepsi ambasadorowie. No i dzisiaj poprzez takie zwycięstwa, no nic tylko się cieszyć. Bardzo dziękuję i w takim razie trzymamy kciuki jutro w konkursie indywidualnym. Minister sportu i turystyki Witold Bańka, wracamy do studia. Przy takim sukcesie polskiej drużyny, przy takim stylu, w jakim wygrała Polska Czwórka dzisiejszy konkurs drużynowy, w sposób naturalny myślimy o tym, co może się wydarzyć podczas Igrzysk Olimpijskich. I nie chodzi tutaj o jakieś pompowanie tego balonika oczekiwań, ale jeśli wygrywa się tak znakomicie, z taką przewagą, z takimi rywalami, to w sposób naturalny musimy zaliczyć polską ekipę, polską drużynę do grona ścisłego, bardzo ścisłego grona faworytów olimpijskich.
No chyba tak jest. Oczywiście to już jest od jakiegoś czasu, przecież od początku sezonu ta nasza grupa zawodników, nawet nie pojedynczy zawodnik Kamil, cała grupa zawodników ze zmiennym szczęściem tak w tych puarach uczestniczyła, ale cały czas taką tendencją zwyżkującą, aż przyszedł turniej czterech skoczni Kamil Stoch, ale przecież tam naprawdę wszyscy nasi zawodnicy dobrze się zaprezentowali. Potem były te loty w Kulm, mniej udane, ale już bardzo dobre loty w Mistrzostwach Świata, dwa medale zdobyte, prawda? I teraz tutaj to Zakopane. Wtedy to jest już czas, w którym trzeba mieć wysoką formę sportową pokazaną na obiekcie, prawda? I ponieważ zostało już, no, już bardzo niewiele, 9 lutego, a to jest pierwszy konkurs, prawda? Jeszcze tam trzeba dolecieć, jeszcze po drodze jest ten Willingen, ale to już jest tak blisko, że ta forma, tu się nie może z tym nic stać. W związku z tym, a jeszcze tylko dodam, że obserwuję pewną tendencję zniżkową u rywali. Może nie u wszystkich zawodników, ale już u niektórych Norwegów i u niektórych Niemców ta para jakby trochę zeszła. Ciekawe. I teraz ta przewaga drobna, przewaga psychologiczna, którą mają nasi zawodnicy. Mają więcej pewności siebie, mają wysoki poziom sportowy, a rywale to widzą. To dołuje, to mi chce się nad tym panować, ale to troszeczkę dołuje. Troszkę też na to liczymy. Na pewno należymy do grupy zawodników. Mamy takich skoczków, którzy przed igrzyskami będą wymieniani wśród faworytów. Ja chyba nie doprecyzowałem, bo są w gronie ścisłych faworytów do medalu bez wątpienia, ale myślę też, że do złota. Za moment o to zapytam Rafała Kota. Dla nas, dla Telewizji Polskiej, to oczywiście wielki honor i ogromna przyjemność pokazywać sukcesy polskich sportowców. Tak jak to się właśnie dzisiaj dzieje na Wielkiej Krokwi, tak jak mamy nadzieję wydarzy się jutro podczas konkursu indywidualnego. Jest pod Wielką Krokwią wiceprezes zarządu Telewizji Polskiej, pan Maciej Stanecki. Jest obok naszego reportera Macieja Błońskiego. Obok mnie wiceprezes Telewizji Polskiej, Maciej Stanecki. Panie prezesie, witam i widzę, że tak jak ja przed polskimi skoczkami, pan również zdjął czapkę z głowy. Trzeba zdjąć czapkę. To jest rzeczywiście niesamowite. Znaczy to, że po 6 latach przełamujemy prymat Norwegów, no i że przede wszystkim zwyciężamy tutaj w Zakopanem. No jest to przepiękna chwila. W filmie King Size Juliusza Machulskiego padły takie słowa: magia znowu działa. Jest coś w magii Zakopanego. Oj, tak. I nie można się z tym nie zgodzić. Tak, tak. Znaczy Zakopane rzeczywiście no, skupia nas wszystkich i da Wielka Krokiew, no to jest mit. I na tym mit, z tego mitu, że jak powiem, skoczył Kamil Stoch ponad 141 metrów. A warto dodać, że to historyczne wydarzenie, drodzy państwo, panie prezesie, odbyło się w sytuacji, kiedy ta transmisja była niezwykle rozbudowana. Dwa wozy HD, 25 kamer pokazywały sukces polskiej drużyny. Ta line kamera śledząca skoczka, tak zwane paluszki, czyli małe kamery przy progu. Najnowsza technologia i polska wiktoria. To prawda. Znaczy rzeczywiście realizujemy skoki w tej chwili na najwyższym, absolutnie najwyższym światowym poziomie. Chyba musimy się śpieszyć, bo zaraz będziemy słyszeć Mazurek Dąbrowskiego, także nadajemy w internecie, nadajemy w aplikacji mobilnej. Rzeczywiście no, jesteśmy przygotowani do igrzysk i do zwycięstw olimpijskich. Sportowcy są przygotowani, my jesteśmy przygotowani. No i cóż, czekać tylko na medale. Bardzo dziękuję. Miałem przyjemność rozmawiać z wiceprezesem Telewizji Polskiej Maciejem Staneckim. Mamy jeden cel oczywiście, sprawić, byście państwo siedzący przed telewizorami, śledzący to, co dzieje się na skoczniach świata i tutaj również w Zakopanem, w tej polskiej świątyni skoków narciarskich, poczuli się, jakbyście panie i panowie byli wspólnie z nami w zimowej stolicy Polski w Zakopanem, byśmy jak najpełniej mogli przeżywać te sukcesy. A teraz a propos uszczegółowienia tego pytania o rolę faworyta, olimpijskiego faworyta. Tak, nie tylko w walce o podium, ale w walce o... Znowu mamy historyczne wydarzenie, które może się wydarzyć. Pierwszy dla polskiej drużyny skoczków narciarskich medal Igrzysk Olimpijskich. Tak, jesteśmy wymieniani w gronie faworytów i tu by było naprawdę jakimś faux pas z mojej strony, gdybym powiedział, że nie zaliczamy się, może będziemy walczyć. Jedziemy na Igrzyska Olimpijskie po medale. Ile ich będzie, z jakiego kruszcu, nigdy nie powinno się rozdawać przed zawodami. Mhm. Natomiast jedziemy w tym gronie faworytów. Pokazaliśmy dzisiaj to, co powiedziałem. Niech się nas boją, a myśmy siebie utwierdzili, że jesteśmy bardzo mocni. Także na pewno będziemy chcieli tam odegrać znaczącą rolę. Jedziemy w roli faworytów nie tylko dlatego, że Kamil Stoch skacze bajecznie, bo skacze bajecznie, ale również dlatego, że drużyna jako całość, jako team, jako zespół
odnotowuje tutaj ogromne sukcesy. Każdy z nich indywidualnie. Tak, ale też mamy świetnego piątego, tego rezerwowego, prezentującego podobny poziom. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tym, że od początku sezonu trzech zawodników pełniło rolę rezerwowego. To też daje pewien luz, odpoczynek, czas na odpoczynek i tak dalej. W pierwszym konkursie nie wystąpił Stefan Hula, w pewnym momencie nie wystąpił Maciek Kot i w pewnym momencie tutaj w Zakopanem nie wystąpił Piotrek Żyła. Ale to jest świetnie, każdy z nich wracał do drużyny, wracał, prawda? I my nie wiemy na Igrzyskach Olimpijskich, w jakiej będą dyspozycji. Jedno jest pewne, będziemy mieli bardzo silną czwórkę spośród tych pięciu, no bo tylko pięciu tam możemy zabrać. No ale już widać, że po tej dyspozycji i okresie, w którym ona już wystąpiła, tej formie sportowej właściwej, to już jest, oni są gotowi do startu olimpijskiego i tak sobie spokojniutko przez ten Billingen jeszcze przejadą i będą gotowi do rywalizacji. Dzisiaj na trybunach pod Wielką Krokwią oglądaliśmy euforię polskich kibiców, ale kiedy Polska wygrywa, kiedy biało-czerwoni, ta nasza czwórka jest najlepszą drużyną w zawodach Pucharu Świata, to musi być euforia i musi być szaleństwo na trybunach i rzeczywiście było biało-czerwono, ale powiedzmy sobie szczerze, że ten sukces w dużej mierze zawdzięczamy też oczywiście tej atmosferze, która panuje w Zakopanem, bo to nie jest tajemnicą. Sami skoczkowie o tym mówią. Tak, absolutnie, to nam bardzo, ale to bardzo pomaga. Oczywiście, to jest ten piąty nasz zawodnik, ten nasz as z rękawa tutaj na naszej ziemi, który walnie przyczynia się do naszych tu sukcesów, a dzisiaj był to sukces historyczny. Apoloniusz Tajner powiedział, taki sukces może odrobinę dołować rywali, a ja chcę zapytać o to, jak takie sukcesy nakręcają naszych zawodników. Znowu odwołam się do słów prezesa. Powiedział, przejdą spokojnie przez Willingen, czekając na Igrzyska Olimpijskie. Rzeczywiście tak spokojnie? Oni też... Nie udziela im się ta radość i euforia? Tak, oczywiście. Oni naprawdę bardzo się cieszą. Są na fali. Tak, są na fali. To jest ich wielki sukces, wielkie zwycięstwo dzisiaj, historyczne zwycięstwo. Natomiast to, co powiedział Kamil, zaraz, jutro też są zawody. I oni muszą to szybciutko siebie wymazać, zresetować się, żeby jutro w pełni skoncentrowanym, w pełni sił też tak wspaniale skakać jak w dniu dzisiejszym. A ponieważ są to już zawodnicy doświadczeni, są to zawodnicy mocni psychicznie, jestem przekonany, że sobie z tym poradzą i będą wręcz tęsknić do jutrzejszego skakania przy tej właśnie widowni. Mają właśnie, skoro widzimy Stefana Horngachera i nasz sztab szkoleniowy, mają też ze strony trenera doskonałą opiekę. Ten klosz roztoczony nad zawodnikami, który chroni ich przed zbędnym wydatkiem energetycznym. To są ich słowa. Ale no oczywiście to prawda. Przede wszystkim to jest zespół, całość. Zawodnicy ze sztabie szkoleniowym. W sztabie szkoleniowym jest Stefan Horngacher, który kieruje całością, jest stanowczy, zrównoważony, dużo poświęca czasu na rozmowy z zawodnikami, szybko wyłapuje takie elementy, gdzie trzeba zainterweniować, zadziałać, czy porozmawiać, czy zmienić metodę treningową, czy zwiększyć dawki treningowe, czy je obniżyć. Także to tu świetnie reaguje. Ale jest Adam Małysz, który jest bezpośrednim współpracownikiem I takim łącznikiem właśnie między grupą szkoleniową a kierownictwem Polskiego Związku Narciarskiego. No i ten sztab szkoleniowy z tym dobrym duszkiem, Grzesiem Sobczykiem, prawda, z bardzo spokojnym, zrównoważonym pierwszym trenerem Stocha i Kubackiego, czyli Zbyszkiem Kilimowskim, prawda. Jest Doleża, ale to jest trener, czeski trener, który chyba najlepszy na świecie w zakresie właśnie tych wszystkich niuansów związanych z kombinezonami skokowymi. Sprzętowy, czyli ten trener techniczny. No i potem serwismeni, fizjoterapeuta Łukasz Gębala, serwismeni Skrobot, Kasper Skrobot czy Maciek Kreczmer, doktor Winiarski, który sobie spokojniutko stoi i tylko powiedzmy sobie, nie czeka. Ale zawsze widoczny, wiemy, że tam jest. Ale jest i rzeczywiście, no niestety czasami jest tak, że się przydaje. No jego wiedza i doświadczenie, bo trzeba bardzo szybko interweniować. Czyli to jest bardzo silny, zrównoważony, fajny zespół, współpracujący świetnie z zawodnikami. Tu jest ta siła, to jest siła w tym zespole i powolutku widać, jak to wychodzi na skoczni. I jeszcze jedno, proszę popatrzeć, jak oni się cieszą. Oni się cieszą też w sposób zrównoważony. Tam nie ma niepotrzebnego wydatkowania energii na niepotrzebne, dzikie radości, bo oni przecież też wiedzą, że jutro
muszą skakać, że no nie mogą sobie pozwolić na eksploatację organizmu. Przecież to bardzo eksploatuje. To wszyscy wiedzą, jak się coś, jakieś zadanie spełni, coś się stanie, jak człowiek potem na końcu jest wypompowany, prawda? Więc spokojnie, tą energię też trzeba trzymać. Oni są na takie sukcesy, na zachowania podczas takich sukcesów również przygotowani. Stefan Horngacher, wydaje nam się, że już dobrze znamy naszego trenera, trenera kadry narodowej polskich skoczków narciarskich, ale chcemy go poznawać jeszcze lepiej, bo gdzieś tam wszyscy chyba przeczuwamy, że on będzie, że jest już twórcą tej fenomenalnej formy polskich skoczków, aż dołoży się i dokłada się na pewno na drodze do Igrzysk Olimpijskich, do tych naszych marzeń o medalach polskich skoczków w Pjongczangu. No to starajmy się poznać go jak najlepiej. Stefan jest bardzo kontaktową osobą. Może porozumieć się z każdym, dotrzeć do wszystkich. Do tego ma fantastyczne poczucie humoru. Opowiada mnóstwo kawałów. Potrafi się też odnaleźć w każdej sytuacji. Jest świetnie zorientowany, skupiony na pracy. Ma zawsze plan i gotowe rozwiązania. Szybko podejmuje decyzje. Jego zaletą jest też znajomość Polaków, polskich skoczków i polskich realiów. Cieszę się, że tak odnalazł się w roli trenera polskiej reprezentacji i życzę mu dalszych sukcesów. Pamiętam historię z obozu treningowego reprezentacji Austrii w Japonii przed igrzyskami w Nagano. Wówczas podjęliśmy decyzję, że chcemy odpocząć podczas krótkich wakacji na Hawajach. Poleciliśmy tam prosto z Japonii i wypożyczyliśmy kilka motorów Harley Davidson. Każdy z zawodników miał swój własny. To wielkie motory, a każdy skoczek jest chudy jak palec. Stefan Horngacher siedział na tym Harleyu bez kasku, w okularach przeciwsłonecznych, w groźnej pozie. To było bardzo zabawne i mimo upływu 20 lat pamiętam to doskonale. Stefan był momentami szalonym facetem, ale w sensie absolutnie pozytywnym. Jak chciał kogoś czegoś nauczyć, to miał swoje autorskie, specjalne metody. Mnie postanowił przekonać do wspinaczki ściankowej, a następnie skoku. To było niesamowite. Pojechaliśmy w góry, Stefan pokazał nam wszystkie chwyty i kazał się wspinać. Dotarliśmy na szczyt. Wtedy pokazał, jak należy lecieć, no i skoczyliśmy. I szczęśliwie wylądowaliśmy. Cały czas mówił, że nic się nie stanie, wszystko będzie w porządku. I faktycznie przeżyliśmy. Jeśli chodzi o jakieś historie, które gdzieś tam były z nim związane, to ja pamiętam tylko jedno, że on zawsze był takim zawodnikiem, razem z Andreasem Witholcem, którzy zawsze kombinowali coś. Zawsze kombinowali w Austrii, to z tym krokiem oni wymyślili, gdzie krok sięgał gdzieś tam do kolan. Zawsze coś mieli w zanadrzu. Tu było ha, 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 a jak przychodziło na skocznie, to wyciągali jakiegoś czarnego kota z rękawa i pokazywali, my mamy to. Historii było wiele, ale pamiętam jedną, stąd Zakopanego. Stefan miał jakieś problemy z wiązaniami, nie wiedział, czy może skakać. Pytał o to sędziego polskiego przy belce, ale ten nie znał niestety angielskiego. I w sumie Stefan nie wiedział do końca, czy jest zdyskwalifikowany, czy nie. Odczekał minutę, potem wszedł na belkę, skoczył i wygrał zawody. Później długo trwała dyskusja, czy powinien, czy też nie zostać zdyskwalifikowany. W końcu zielone światło paliło się naprawdę bardzo długo. Ale nic nie wydarzyło się złego. Wyniki ze skoczni zostały uznane i Stefan wygrał swój jedyny konkurs na dużej skoczni. Horngacher, perfekcyjny trener, ale jak się okazuje też niezwykle ciekawy człowiek. Oto szaleństwo, pozytywne szaleństwo, jakoś spoglądając na niego raczej nie podejrzewalibyśmy Stefana Horngachera. Ale też trzeba powiedzieć, że on musi przyjeżdżać do Zakopanego z radością, bo przecież to tutaj w 1999 roku Stefan Horngacher wygrał jedne z dwóch zawodów Pucharu Świata. Takie dwa zwycięstwa ma w swojej karierze, jedno odniesione właśnie tutaj. Tak, on zawsze darzył sentymentem to miejsce tutaj, to Zakopane. I ja pamiętam, jak przyszedł pracować tutaj do nas z tą drugą grupą, pierwszą miał Heinz Kutin, no to był takim trenerem, który od razu nauczył się pojedynczych słów, potem całych zdań po polsku, miał taki bardzo dobry kontakt i widać było, że mu się tutaj u nas bardzo podoba. No, to jest jedyne zwycięstwo na dużej
skoczni, bo ma to drugie, to jest w Tauplitz Bad Mittendorf na skoczni do lotu, więc tym bardziej z tym miejscem ma związane miłe wspomnienia. Apoloniusz Steiner też ma jakąś historię związaną ze Stefanem Horngacherem, którą może ujawnić. A przypominam sobie 95 rok, czyli za dość dawno temu, mieliśmy Puchar Kontynentalny w Wiśle. To był pierwszy taki, też wtedy historyczny. Wtedy nie było Wiśle-Malince, nie było tego przeciwstoku, tylko była droga, przez którą lądujący zawodnicy tam potem przejeżdżali, musieli przeskakiwać przez tę brudną drogę, prawda? I pamiętam wtedy Stefana Horngachera jako przywódcę tego buntu zawodników tych z zachodu wtedy, którzy przyjechali. Bo on tak chodził po tej rondze z rękami w kieszeni, kopał w ten brudny śnieg, przez który zawodnicy przeskakiwali. I mówi, nie, ja tam nie pójdę skakać, chłopcy, i wy też nie pójdziecie skakać. Rzeczywiście wtedy się wszystkie ekipy zachodnie skasowały, wyjechały tam stąd, a myśmy zrobili konkurs zastępczy z tymi wszystkimi, którzy pozostali. Gdyby Stefan Horngacher wtedy wiedział, że będzie trenerem polskiej kadry skoczków narciarskich i tak blisko będzie związany z polskimi skokami. Szanowni Państwo, kibice, jeszcze przynajmniej kilka tysięcy osób jest tutaj na widowni pod skocznią, pod Wielką Krokwią Zakopanem, ale w samym Zakopanem w centrum przy placu, na Placu Niepodległości była specjalna strefa kibica zorganizowana przez miasto Zakopane i Telewizję Polską. Tam była nasza reporterka Aleksandra Rajewska. Zakopane to nie tylko Wielka Krokiew, to także Plac Niepodległości w Zakopanem, gdzie zlokalizowana jest strefa kibica. Ze mną pan Szymon Socha, który tutaj dyryguje tym wszystkim. Panie Szymonie, co oczywiście oprócz oglądania skoków można robić tutaj w strefie kibica? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się w oficjalnej strefie kibica Telewizji Polskiej Zakopane 2018. Mamy tutaj różne konkursy. Dzisiaj mamy puchar drużynowy, więc my też na scenie drużynowo zapraszamy dwie rodziny, które rywalizują na scenie. Do wygrania mamy wycieczkę do Telewizji Polskiej, zwiedzanie oraz gadżety Telewizji Polskiej i Zakopane. Ile tutaj kibiców przebija się przez tę strefę kibica? No bo tak jak słyszeliśmy, bilety zostały bardzo szybko wysprzedane na skocznie. No, Wielkie Kroki mamy komplet. Tutaj na strefie kibica myślę, że też mamy komplet. Chyba nie potrafię do tylu liczyć, żeby powiedzieć, ile osób się tutaj znajduje na strefie kibica. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś nie ma biletu na skocznie, zapraszamy tutaj do strefy kibica. Atmosfera równie gorąca. Proszę tylko popatrzeć. Czemu tutaj nie pod skocznią? Nie mieliśmy biletów. Za późno spostrzegliśmy się, że chcemy jechać. Nie było biletów. A strefa kibica daje radę tutaj też fajnie być? Ja jestem zadowolona. Były tańce, jest radośnie, jest śpiew, klaszczemy, wszystko jest super. No, żeby zdobyć bilety na zawody na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, trzeba było w tym roku wykazać się sporym refleksem, ale jutro będzie czynna strefa kibica na Placu Niepodległości w Zakopanem i oczywiście jutro będziemy dla Państwa w TVP Sport i na antenie programu Pierwszego Telewizji Polskiej relacjonować konkurs indywidualny. To dzisiejsze zwycięstwo polskiej drużyny na pewno będzie szeroko komentowane, już jest szeroko komentowane. Zaglądamy zatem do sieci i jakie są te pierwsze komentarze? Adrian Pudło. Działo się, działo. Nie mogę ochłonąć. Aż tak rozgrzane do czerwoności był hashtag Skoki TVP. Rozgrzane do czerwoności Zakopane. Zaczniemy od największego kibica reprezentacji Polski. Dzisiaj wielkiego nieobecnego Piotrka Żyły. Decyzja trenera Horngachera okazała się słuszną, ponieważ mimo tego, że Żyła, który niemal zawsze w tej reprezentacji był, dzisiaj oglądał zawody z domu. Wygraliśmy, więc eksperyment się udał. Jerzy Chromik i jego, jak zwykle, poetycki wpis, styczniowy śnieg. Zrobili to po raz pierwszy polskiej drużynie udało się wygrać w Zakopanem. Do tego nasz redaktor TVP w piękny sposób nawiązał. Sebastian Parfionowicz, również z TVP Sport, zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Stefan Hula, kiedyś Stefanek, towarzysz Adama Małysza, teraz Stefek, najlepszy kompan Kamila Stocha. Tutaj emocjonalny wpis Sebastiana Szczęsnego dla wnuków. Dziadek tu był, Sebastian Szczęsny bardzo przeżywał dzisiejsze zawody. No, miał mnóstwo powodów do radości, na szczęście, także razem dzielimy z nim tę euforię. No i na koniec Adam Małysz, nawet on dzisiaj gdzieś tam wtargnął do grona fotoreporterów. Chciał zrobić zdjęcie, chciał nagrać film, chciał uwiecznić te piękne chwile, które przeżywali skoczkowie. Jemu się w Zakopanem w drużynie wygrać nie udało. Udało się teraz Kamilowi Stochowi i spółce, w pięknym stylu to zrobili. My czekamy na więcej. Jutro konkurs indywidualny, Skoki TVP, nasz hashtag.
cały czas liczymy, cały czas czekamy na pański wpis, na państwa wpisy, zdjęcia. Dzielcie się z nami wrażeniami, emocjami. Dziękujemy bardzo. Adam Małysz dokumentuje te piękne, radosne, zwycięskie chwile w Zakopanem, ale nie tylko w Zakopanem. W Pjongczangu będzie naszym ekspertem, ekspertem Telewizji Polskiej podczas olimpijskich turniejów. To już historia zwycięstwa polskiej drużyny w konkursie Pucharu Świata na polskiej ziemi, na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Jakże piękna historia, ale co szkodzi, wybiec nieco w przyszłość, niezbyt daleką. Nie w stronę Korei Południowej, a w stronę jutrzejszego konkursu indywidualnego. Piątek już się dla nas ten weekend zaczął bardzo dobrze. Zaczął zwycięstwem Kamila Stocha w kwalifikacjach. 10 Polaków awansowało do jutrzejszego konkursu indywidualnego. Dzisiaj podbita została jeszcze ta amplituda radości. Kamil Stoch, proszę zobaczyć, raz jeszcze będziemy przywoływać rekord skoczni przebudowanej, zmodernizowanej Wielkiej Krokwi. 141,5 metra, o metr dalej od rekordu Simona Amana, ale też jak sam Kamil Stoch powiedział, ja tu mogę skakać zdecydowanie dalej. Tak, sam powiedział, że można było skakać i chce skakać dalej, aczkolwiek też powiedział, że nie o rekordy tu chodzi. Chodzi o wykonanie, jak oni to fajnie mówią, swojej roboty, dobrych skoków, a wtedy wynik i rekord sam przychodzi, co jest naturalne. No, żeby tylko jutro nam nie storpedowały troszeczkę tych zawodów warunki atmosferyczne, to myślę, że jury, przeprowadzając dzisiejsze zawody, troszeczkę by pozwoliło nam jutro na więcej, na te skoki o parę metrów dalsze, bo dzisiaj było tak dość asekuracyjne. Tak, chciałoby się, by ta pogoda, bardzo dobra pogoda, utrzymała się jutro podczas konkursu indywidualnego. Raz jeszcze przenosimy się do Macieja Jabłońskiego, obok którego jest Dawid Kubacki. Ja mam, drodzy państwo, bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony chciałoby się Dawida zatrzymać bardzo długo, ale z drugiej strony wiem, że to wszystko trwa też bardzo długo. Wy i tak wykazujecie anielską cierpliwość, szczególnie ty. Dobrze, nie będę cię, mówiąc brzydko, dojeżdżał, ale powiedz, zapytałem Kamila Stocha o to, czy on spokojnie zasypia po wielkich sukcesach. Czy ty nie będziesz miał dzisiaj problemu z zasypieniem, czy będziesz wizualizował swoje i kolegów skoki jeszcze? Nie, tutaj problemu żadnego nie ma, bo wykonaliśmy swoją pracę dzisiaj na skoczni. Osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy osiągnąć, więc można spokojnie zasnąć, odpocząć i jutro przystąpić do dalszej pracy tak naprawdę. No ale jest w tym spokojnym Dawidzie, no nie uwierzę, jak mi nie powiesz coś, że musiała przyjść taka świadomość, że zrobiliśmy to. Wreszcie zwycięstwo drużynowe u siebie. No tak, to jest wielka radość dla nas wszystkich i to, co się działo tutaj i w trakcie konkursu i później i po zakończeniu na rozdaniu, jak tyle tysięcy ludzi odśpiewa Mazurka, to jest coś niesamowitego i to na długo zapadnie w pamięć. Ale z drugiej strony też trzeba mieć po prostu w głowie to, że jutro są kolejne zawody, trzeba do nich odpocząć, trzeba się zregenerować. Później są jeszcze kolejne i jeszcze kolejne, więc tak naprawdę ta koncentracja nad swoją pracą musi być cały czas i w każdym miejscu. Nie, oczywiście cieszymy się z tego sukcesu i mogliśmy się chwilę poradować tam na dole, ale teraz już jest kolejny etap przygotowań, że tak powiem, przed nami, więc to też trzeba mieć na uwadze. Od jakiegoś czasu jeszcze cię zapytam, bywamy trochę my, dziennikarze, monotematyczni, bo chuchamy na was, dmuchamy w kontekście Igrzysk Olimpijskich, które są coraz bliżej, ale moje pytanie dotyczy tego, czy w tym zwariowanym kalendarzu cały czas ty osobiście czujesz jeszcze na tyle dużo siły, żeby na Igrzyskach Olimpijskich wystąpić na maksa? Jak najbardziej. No, jesteśmy przygotowani do tego sezonu. Po to pracowaliśmy bardzo ciężko od wiosny i tak samo w zeszłym roku, bo myślę, że to też jest część tych przygotowań do tego sezonu. I ja jestem spokojny o to. Mamy dobry system właśnie odpoczynku po to, żeby do każdego konkursu móc podejść na 100%. I to jest coś, co nam pozwala spać spokojnie i jeszcze lepiej wypoczywać przez to. Mam nadzieję, że nasz wydawca Michał Regulski nie natrze mi uszu, ale ja podejmuję autorytatywną decyzję. Nie zatrzymuję cię dłużej. Jeszcze raz ogromne gratulacje. Bardzo ci dziękuję, że mogłem być świadkiem waszej wspaniałej wiktorii. Tyle, Dawid Kubacki. Dawid Kubacki, jeden ze współtwórców tego polskiego sukcesu, pierwszego zwycięstwa na polskiej ziemi, na śniegu biało-czerwonych. To właśnie dzisiaj się wydarzyło na państwa oczach, na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Tutaj w tym miejscu dla nas wyjątkowym, jeśli chodzi o polski sport i polskie skoki narciarskie. Za moment rozstaniemy się z widzami programu pierwszego Telewizji Polskiej. To zaproszenie na jutro na konkurs indywidualny, w którym zobaczymy
naszych bohaterów soboty, konkursu drużynowego, ale też całą dziesiątkę tych, którzy kwalifikowali się, 10 Polaków w konkursowej 50. Po tak cudownym, historycznym dzisiejszym zwycięstwie naszych zawodników myślę, że Państwa będzie zbytecznym namawiać, aby jutro uczestniczyli z nami w tym następnym konkursie. Słowo od prezesa Apoloniusza Tainera. No mogę tylko dodać, że zapraszamy serdecznie, no bo przecież Rafał już tutaj wszystko powiedział tak jak trzeba. I jutro 14.55 będziemy już w TVP Sport i od 15.40 na antenie programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Bardzo Państwu dziękujemy. Zostajemy jeszcze na kilkadziesiąt minut w TVP Sport i raz jeszcze ta fantastyczna informacja. Polacy wygrali konkurs drużynowy w Zakopanem, a jutro rywalizacja indywidualna.